Witam serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka The Bright of Tyre na serwerze Hardcore. Akurat sobie herbatę zagotowałem. Zrobiłem, znaczy się. Śniadanka jeszcze nie jadłem, jeszcze nie robiłem. Zapomniałem wczoraj chleb wyjąć, to mi się rozmraża teraz. I zaraz ogarniemy temat, wchodzimy do gry. No, przede wszystkim zobaczymy, czy jeszcze bana nie mamy. Czy tam nas nie wykryli, że ja to ja i takie tam. Czyli, że czy nie dostałem bana za niewinność, tak jak ponad 2 lata temu na koncie Karla Rossi i Medieval. No właśnie. Dobra. Wszystko jak należy. Wchodzimy. Full screen. O, nie mam bana. Jak miło, no to gramy dalej. Niestety był restart serwera i prawdopodobnie układ w hramie będzie gorszy, bo to, co było ostatnio przy kluczu i dojściu, to po prostu praktycznie prawie niemożliwe jest, żeby było lepiej, więc pewnie teraz będzie gorzej. No ale spoko, zobaczymy, co zostaniemy. No proszę, tutaj nawet jest nieźle. A zobaczymy losowanie. No nieźle, kluczyki. Dobra, łapiemy tych ziomków. No dobrze. No, ty łobuzie. Zobaczymy.
Nie jest źle, jeżeli chodzi o układ. W sumie zasadniczo tych mogę ubić, już przygotować się pod.
A jeszcze tutaj są łobuzy. Ale dwie walki to też nie tak dużo. Tylko przy wejściu, to nawet jak będę wychodził i wchodził, to może to trochę mi kolidować. Ciekawe, gdzie ta dwójka w ogóle zrespi. Jeśli jednego Fiodora robię, załóżmy pół godziny. Godzinę, dwa, 10 godzin będzie wtedy. Jakbym robił bez przerwy.
się rozkręciłaś. No co, Maranowskiego włącza końcówkę, a później Dr. Quinn. Szyber to najwyższe osiągnięcie techniki treningowej, przyrząd T1. O, jest Malanowski i partnerzy. Następnego dnia do biura detektywów przychodzą klientka oraz wdowa po przyjacielu jej męża. Wiemy od Marlenki, że się bicie. Czy mój Szczepan też z nim sypiał? Jak rozmawiamy o Julicie, to ja zaskoczę obie panie. Żaden z mężów pań nie miał romansu z Julii. Pani Marlena, ja bym chciał pokazać pani pewne nagranie, które mam w komputerze. Ale sytuacja jest dosyć intymna, osobista i ja bym sugerował, bardzo panią przepraszam za to, pani Basiu, żeby wzięła pani to ode mnie na płycie i obejrzała to pani w spokoju i samotności. Samotności to widział pan wczoraj, co ja robię. Poza tym ja prawdę, przed Basią nie ma żadnych tajemnic. Tak? Jak pani chce, no dobrze. To w takim razie, proszę. Dodać do tego, że Julita, jak się dowiedziała o śmierci pani męża, przekazała to nagranie mojemu koledze i poprosiła, żeby pani to przekazał, czyli wręcz chciała, żeby pani to obejrzała. Kochana, co to za gnoja, ty tyle przez niego wypłakałaś. Nie, ja już mam dosyć tych tajemnic, tych kłamstw. Nie wiem, że mnie zdradzał, to jeszcze miał córkę i ślubną. Pani poczeka, bo właśnie nie wszystko. Ja rozumiem to pani zdenerwowanie, ale no bo musimy wrócić do tego sekszoku. Pan przeciwko.
stacjach Orlen do widzenia wyjazdy do Ameryki Południowej na rajd oraz twoje pół miliona innych odjazdowych nagród. Sprawkę otrzymasz także za tankowanie i zakupy w sklepie za minimum 5 zł. Wygrywasz i jedziesz. Spotykamy się na mecie w Argentynie. Najnowszym smartfonem Xperia XZ1 od Sony. Dostępny wyłącznie w T-Mobile. Sprawdź ofertę dla firm. Kilka dni po śmierci męża klientka odbiera zaadresowaną na niego przesyłkę z seks-shopu. Jest pewna, że mąż ją zdradzał. Detektywi odnajdują młodą dziewczynę, z którą umawiał się mężczyzna. Okazuje się, że to jego nieślubna córka. Co kryje się za przesyłkami dla wdów? Ja rozumiem to panie zdenerwowanie, ale... No, musimy wrócić do tego seks-shopu. Otóż... moja koleżanka widziała biurko właściciela tego seks-shopu. Tam znalazła jakąś dziwną kolekcję nekrologów. Kolekcję całą. W tym... a nekrologii mężów, pani. Nekrologii? A po co nam? No nie wiem jeszcze, co to znaczy, ale w każdym razie założyliśmy w tym sklepie kamery i ustalimy, jaka jest prawda do końca. Magda i Tomek obserwują seks shop. A jak tam niosę? A wiesz co, no wchodzę że po pracy z gazetą. Aha. I zaczął się od przeglądania nekrologów. No, że są okąd, ja powiedział słuchaj. Wiesz co, słuchaj, kilka z tych nekrologów wyciął. Gdzieś tam z nich się podpisywał, a potem przyszła ekspedientka, on wszystko schował do szuflady. Nie mam, ale już nie mam, po co tutaj zrobić kasę? Co? Chyba z gazą? No wiesz, że tak. Sorry, ale i tak nie mogę ci pomóc. Ci tak zdaje, że mogę.
powiedz. Panie Jerzy, w świecie stolicy. Więcej na chorób. O co on chodzi? Ja ciebie znam. Ja ciebie też. Ale długo się nie stoi tą znajomością. Nie zacieszymy. Co to jest? Proszę wyjść, zamknięte. Ja się spieszę. Gdzie? Na cmentarz? Na zasłaniaczku. Na czym dalej pewne rzeczy? No tak się złożyło, że jedna z nich wynajęła detektywów. No, nie pozwolę na tym, że tak powiem. Damiana Wojtczaka za oszustwa sąd skazał na karę 3 lat więzienia. Co? Marlena Jerchewicz spotkała się z Jowitą Stromecką, ale nie utrzymują ze sobą kontaktów. Już w następnym odcinku mówi młoda kobieta, którą prawdopodobnie zabił mąż. Siostrzy wyszedł niedawno z paki. Podejrzany w niestandardowy sposób prosi Malanowskiego o pomoc. Pomożesz mi znaleźć zabójcę mojej żony. Słyszałem o tobie. Wiem, że masz kilku ludzi. Detektywi odkrywają, że zabójcą może być również kochanek ofiary. Nie dam Dobra. Aż chyba kawałek popatrzę. Wyszedł niedawno z paki. Podejrzany w niestandardowy sposób prosi Malanowskiego o pomoc. Pomożesz mi znaleźć zabójcę mojej żony. Słyszałem o tobie. Wiem, że masz kilku ludzi. Detektywi odkrywają, że zabójcą może być również kochanek ofiary. Jaki będzie finał starcia Malanowskiego z szaleńcem? Pozwolę ci się k***a ktoś odzywać? Cześć. Dobrze, że przyjechaliście.
Ta pani nazywa się Ewa Ciesielska. Poznała się sąsiad jakieś 40 minut temu. Prawdopodobną przyczyną śmierci był uraz czaszki. Ktoś ją popchnął, uderzyła o kant stołu i zginęła na miejscu. Dobrze, ale dlaczego nas wyszłaliście? Co my mamy wspólnego z tą sprawą? Właśnie o to samo chciałem was zapytać. Przed śmiercią Tomek próbowała zadzwonić na ten numer. Stukała go nawet na klawiaturze, ale nie zadzwoniła się. Tak, to jest numer naszego biura. Proszę. Zaraz, zaraz. Przecież ja ją znam, to jest ta kobieta z parkingu. Jakiego parkingu? No kilka dni temu spotkałam ją na parkingu w supermarkecie. Na pisze, że włączała palić się, więc zadzwoniłam. Pamiętasz, jak wyglądał ten facet, z którym się kłóciła? Brunet, około 1,80 m wzrostu. Zrobił tej kobiecie... Przepraszam, jak ona się nazywała? Ewa Ciesielska. Ewa Ciesielska. Zrobił jej niezłą scenę zazdrości, jak jakiegoś faceta. To się zgadzało. Ty go widziałaś? Nie. Tamten był bardziej szczupły, zadbany. Podwójnie są do siebie zbliżeni. No nic. Sprawdzimy, czy na parkingu jest jakiś monitoring. Może uda nam się ustalić, z kim chodziła się Ciesielska. A ten to kto? Jej mąż, Artur. Nasz podejrzany numer jeden. A macie coś na tego Ciesielskiego? Przede wszystkim świadka. Widzę, że Ciesielski wybiega z mieszkania całego akwariana. Dzień dobry. Co tam tak? Stało się coś, Brent? Moja krew. Moja żona. Moja żona nie żyje. Bagini będą chciały mnie w to bronić. Tam są wszędzie moje odciski palców. Żaden adwokat z tego nie wybroni. Moja żona nazywa się Ewa Ciesielska. Znalazłem ją, kiedy już nie żyła. W ręku trzymała waszą wizytówkę. Pewnie chciała przed śmiercią do was zadzwonić, ale nie zdążyła. Musi znaleźć mordercę mojej żony. Mogę, no nie muszę panu pomóc oczywiście, ale ja myślę, że w tej sytuacji najpierw powinien pan zawiadomić policję. Żadnej policji. Żadnej do policji, dopóki nie znajdziesz mordercy. Jesteś detektywem, więc cię wynajmuję i masz robić to, co ja ci każę. Nie lubię rozmawiać takim planem, wie pan. Ja pan sam nie chce zawiadomić policji, ja to zrobię. Otóż tu słuchawkę. Żadnej policji. Nic nie będzie dzwonił, dopóki ci nie powiem. Jakiś motyw? Ciesielski wyszedł niedawno z paki. Z relacji świadka wynika, że ta pani pod jego nieobecność znalazła sobie kogoś innego. A to co myślisz, że on wyszedł z paki i się zapisił na swojej żonie? Przypuszczamy. Ciesielski to były bokser. Siedział za wymuszanie haraczy. Tacy jak on nie wybaczają zdrady. A ja rzeczywiście wiedział o tej zdradzie. No, przekonamy się, jak go zatrzymamy. Bo ludzie już go szukają. Wstawaj! Stań za biurka! Dobrze, spokojnie. Przejdź, przejdź samą stołę. Tak, pan pogarsza swoją sytuację, zdaje sobie na sobie sprawę. Ja nie mam czego pogarszać. Pomożesz mi znaleźć zabójcę mojej żony. Słyszałem o tobie. Wiem, że masz kilku ludzi. Zadzwoń do nich i każ im znaleźć tego s***a. Ale jak pan to sobie wyobraża, że to nie jest takie proste, no. Nie żartuj. Zrobisz to, albo cię zastrzelę, rozumiesz? Rozumiesz, s***a? Spokojnie. Dzwoń. Mogę zadzwonić. Weź się tylko weź na głośno mówiący. Chcę słyszeć tą rozmowę i nie próbuj mnie oszukać. Usiąść mogę? Tak. Dzwoń. Ma się zastanowić, co pan robi naprawdę. Cokolwiek teraz robicie, podpuść go do słuchawki, włącz szkabulkę na funkcję głośno mówiącą. Już to tam. Dobra, tam mi się piecze jedzonko. W pokoju u nas.
żart? Wybacz, bo ja nie rozumiem. Jeśli słuchajcie. Wybaczy, mordercy nie można znaleźć tak po prostu na jur. Macie go znaleźć i to macie go znaleźć dzisiaj! Albo rozwalę waszego szefa, rozumiesz? I nie obchodzą mnie żadne wasze wykręty! Włączuj się, cholera. Ale szybko, pogadajmy z komisarzem. Ciesielski w więzieniu wpadł w ciężką depresję, był pod stałą obserwacją psychiatry. Brał leki na schizofrenię, miał urojenia. Jeśli po wyjściu z więzienia odbiło mu, nie myśli robić się. Dobra, to co robimy? Zadzwonię po swoich ludzi, żeby obstawili biuro Malanowskiego. Panie komisarzu, ale zróbcie to tak, żeby Ciesielski was nie zobaczył. Dobra, doktor Quinn jest, to wezmę tam. No, akurat się zaraz zacznie. Kotek, nie świruj. Kotek. Kurde, zamuliłem. Kota. Kota, kota. Kotek. Najnowsze bezpłatne badanie i przetestuj za darmo najnowsze aparaty słuchowe, biorąc udział w ogólnopolskim badaniu poprawy rozumienia mowy. Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800-889-400 lub umów się na naszej stronie internetowej. Przekonaj się, że warto dobrze słyszeć. Zmierz się ze swoją postawą i załatw sprawę po męsku. Jednak absurda postawa już odpoczynania skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddanie mózgu prostaty. Sponsorem programu jest producent leku Opokar. Na górę kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. Opokar. Potrzebny odcinek. Stawiam się, że spodda się, jeśli nie zagwarantujecie. Kotek. Do wojowników na północ, na terytorium Czechów. Wkładzie musimy zawrzeć klauzulę o amnestii wobec mojego męża. Kurwa! Pojadę. Kurwa, kocie, przez ciebie! Przez ciebie mi ukazał, ja pierdolę, przez głupiego kota. Pierdolona. Ja go wyjebę. Pierdolone. Przygotujemy wszystko na przyjazd waszych rodziców. Jeśli że zdążą przyjechać, na pewno. Przywitaj od nas Kolinę. Daniel?
Jeszcze skurwysyn mi tutaj. Ja ci kurwa dam. A z go stąd wypierdolę. Zobacz, co znalazłem. Imię. Wesołych świąt. Poczekajmy, aż będziemy w domu. Świeża woda. Dziękuję. To nie jest pożegnanie. Proszę, zostanie spłoczone. Dobrze, że wy wrócicie do rodziny. Kurde. Tutaj nasze ścieżki się rozchodzą. Nie wraca pan z nami? Skoro jestem tak blisko, odwiedzę naczelnika Lamforda Wielokstona. Jak on sobie radzi? To ciężkie zadanie. Ochrona przyrody jest dla większości ludzi obcym pojęciem. Przydałaby nam się pomoc. Może pan się jeszcze raz zastanowi i przyjmie propozycję pracy. Nie chcę się przenosić. Nie musiałby pan. Działamy już na całym zachodzie. Potrzebujemy ludzi, którzy pokazali depolitykom naturalne bogactwo tego kraju. Dobra, kot. Dobra, kocie. Za ochroną przyrody. Naprawdę nie chcę zostawiać ludzi. Wyjeżdżałby pan na krótko. Może na miesiąc. Właśnie spędziłem pół roku z dala od domu. Dziękuję za propozycję, ale do wnioski zostało 5 dni. Ale marzę tylko o powrocie do domu. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z wagi tej pracy, a ja nie znam lepszego kandydata. Zastanowi się pan chociaż? Dobrze. Gotowa? Będę czekał na odpowiedź. Zastanowię się. Napolimy tu konie. Powinniśmy korzystać z pogody i jechać jak najdłużej. Nasza rodzina spędzi gwiazdkę razem. Mam nadzieję, że zdążymy kupić prezenty. Dla mnie najlepszy prezent to powrót do domu. Szybko wszystko wróci do normy. Chcę budować dom Prestona. Kiedyś na tych ruinach pasły się miliony bizonów. Ruszam. Szaleństwo świątecznych dekoracji.
czy nie masz innych planów, to zapraszamy na święta do nas. Ja omawiam. To na pewno lepsze niż pobyt w miejskim hotelu. A jak długo tu zasadzisz? Jak miałeś tyle ziemi? Nie myślisz o tym, żeby na niej coś zbudować? Prawie codziennie. Dlaczego tego nie zrobisz? Nie wiem. Od dziecka podróżowałem. Nie umiałem nigdzie zacząć miejsca. Myślałem, że z tego wyrosnę, ale... Chyba mi jeszcze nie przeszło. Kopalnia złota. Właśnie trafili na żyłę. Chcą, żebym pokierował pracami. Wiesz, jeszcze nie podjąłem decyzji. Ale sam jest wolny, a Indianie... A twoja posada szefa? Jeszcze nie przyjąłem tamtej propozycji. Rozważam to tylko. Musimy się go pozbyć. Trzeba mu odebrać gwiazdę. Dlatego, że cię aresztował? Bo kiepski z niego szef. Moim zdaniem dobrze mu idzie. W mieście jest bezpieczniej. Jest Indianem. To dobry człowiek. Stój, bo strzelam. Spokojnie, Billy. Nie chcę nikogo skrzywdzić. Mówisz po angielsku? Oczywiście. Byłem cię za Indianina. Odłóż to, zanim stanie się nieszczęście. On ci nic nie zrobi. Mógł się zaparł? Idziemy. Jestem Sania, to moja żona Michaela. Jestem Barnes, moja żona Hani. Dzień dobry. Zgubiliście się? Nie. Jedziemy do Wichołka. Nie znam. To mała osada, przynajmniej na razie. Mieszka tam 13 rodzin, w tym nasi rodzice. To tuż za tym szczytem. Nie ma tam żadnej osady. Jest. Pokażę ci na mapie. Dobrze się czujesz? To był zwykły kaszel. Masz gorączkę. Jestem lekarzem. Mogę pomóc? W Jukach mam lekarstwa. Zaraz wracam. Jesteśmy tutaj, a osada jest tam. Czyli pół dnia drogi stąd. Prawda? Owszem, gdybyśmy byli tutaj. Ale nie jesteśmy. Nie tutaj, a gdzie? Gdzieś... Tu. Żeby wznowić zakaz noszenia broni w mieście. Ale w razie większości nie zgodzimy się na to. Znasz drogę, a Daniel pewnie się z nią zgodzi. I jeśli przekona ludzi, chyba się nie złamie. Muszę słuchać ludzi, zależy mi na urzędzie. Więc sam się postawię szeryfowi, nie zrezygnujemy z noszenia broni. Rozumiem twoje obrady, ale nie zgadzam się z tobą. Ludzie powinni mieć prawo nosić broń, jeśli obchodzą się z nią odpowiedzialnie.
czyli napad. Używają jej tylko do obrony własnej. Nie powinniśmy karać praworządnych obywateli razem z przestępcami. Święta racja. Przekonałeś mnie. Zebranie nie będzie potrzebne. Chce mi się spać. Nawdanu działa. Uspokoi kaszę. Wypij te zioła. Są zimne, ale obniżą gorączkę. Nasza rodzina wyruszyła w drogę 4 miesiące temu. Jak ja to złapałem? Przez to Yoko. Pojechałyśmy pociągiem do Węgla i tam kupiliśmy muła i konia. Wyruszyliśmy jakieś 2 dni temu. Gdzie pracowałeś? Chicago byłem krawcem, ale tutaj będę farmerem tak jak inni. Nazywają nas posadnikami. Kali czuje się lepiej. Czas na nas. Przed nami długa podróż. Możesz jechać po mnie? Chyba tak. Kierujcie się na północny wschód. Patrzcie na kompas. Dobrze. Nie oszczędzajcie muła, żeby wam nie padać. Zdążymy na gwiazdkę? Na pewno, tylko trzymajcie się na te. To dwa dni drogowskie. Może pojedziemy kawałek z nami. Do następnej doliny. Nie trzeba, poradzimy sobie. To dla nas żaden kłopot. Nikola ma rację. Stamtąd łatwo traficie na miejsce. Dziękuję. Ruszamy. Zdążymy do domu na gwiazdkę? Nie będzie dalszych przeszkód. Chyba nigdy nie przybytnę do spania na ziemi. Na to trzeba czasu. Ty chyba jesteś poddany. Pierdzielona poczta. Ale nie padłem, także spoko. Nic nie padło. Dobra. Pojechałeś do McFarlane. Byłem w Michale, Billy i Logan już się pogodzili. Nie muszę go aresztować. Co robicie? Nic takiego. Grace i Robert Eason w Nowym Orleanie. Pomagamy im w gospodarstwie. To miło z naszej strony. Możemy porozmawiać? Proszę. Zdecydowałeś coś w związku z telegramem? Najpierw chcę o tym porozmawiać z Samiem i z Michałem. Dobrze. Gdybyś miał wątpliwości, mieszkańcy miasta chcą, żebyś został. My też. Ładnie pojechał kruk. I znowu chcą ukazywać. Powietrze jest cieplejsze.
Ziemia suszy. Powinniście stąd trafić bez trudu. Osada jest tuż za wzgórzami, najwyżej dzień jazdy. Tuż za tymi wzgórzami. Nie, za tymi. Racja. Co się ściemnia. Już niedługo będzie było wchodzić święta z bliskimi. Lekarstwo na kaszę. Zdejmij, a kasza zmywa. Zaraz się ściemnia. Zaraz to zrobię. Marzy mi się ciepłe łóżko. Już niedługo. Nie martw się, kiedy dotrzemy do osady, zbuduję ci dom z pomnikiem w każdej izbie. Powiedziałem ci, że zawsze będę się tobą opiekował. I będę. Na pewno. Od dawna jesteście na stronie. W sierpniu miną 2 lata, a w maju 3. Macie dzieci? Sporo. Sporo? Trójkę adoptowaliśmy. Oczywiście. Pewnie za nimi tęsknicie? Bardzo. Najmłodsza Katie ma 1,5 roku. My będziemy mieli 7 dzieci. 7? Albo 6? 5? Uwielbiam dzieci, zwłaszcza w święta. To chyba blisko. Co najmniej 7 kilometrów stąd. Wilki poruszają się stadami. Tak, ale to nie wilk, tylko koń. A to jastrząb. Krąży w poszukiwaniu zdobyczy. Zdobyczy? Spokojnie, nie uniósłby cię. Kiedy się nauczycie rozpoznawać odgłosy dzikich zwierząt, przestaną was przerażać. Dziki drapieżnik może się okazać zwykłą wiewiórką. To nie była wiewiórka. Sami? Spokojnie. To niedźwiedź? Spokojnie, czyste. To nie niedźwiedź, tylko puma. Nie jest wrogo nastawiona. Skąd już? Wyrusza ogonem i ma postawione uszy. Zaatakuj nas. Nie, jest tylko zaciekawiona. Zatrzymajcie muła. Zajmę się końcem. Chester, nic ci się nie stało? Gdzie mu? Uciekł. Nasze jedzenie, dobytek i pieniądze. Powinienem był zdjąć z niego bagaż. Dlaczego zwlekałem? Co teraz zrobimy? Dobrze, teraz ją ubierzmy. Jutro poszukamy chominki dla nas. Może mama i tata już wrócą.
Panie burmistrzu, pomoże pan. Zwykle tylko nadzoruję pracę, ale zrobię wyjątek. Moim zdaniem szeryf sobie poradzi. Na pewno. To bardzo dobry człowiek. To już prawie roczny. To wzorowy obywatel. Idealny na szeryfa. Wzorowy obywatel. Nie musicie z nami jechać. Poradzimy sobie sami. Uważaj. Nie macie mapy ani kompasu, ani jedzenia. Podwieziemy was. Nie spóźnicie się do domu na gwiazdkę? Mamy jeszcze 3 dni. Zdążymy. Bardzo wdzięczny. Indianie jedzą jej pędy. Spróbujcie. Nie smak. Ziemniaków i mięsa nie zastąpią, ale zaspokoją głód. Troszeczkę. Chyba mamy szczęście. Nie tylko Indianie jedzą paprosie, to ślady jedzenia. Ziemniaków nie będzie, ale mięso chyba da się załatwić. Strzelby wiodą tędy. Chwileczkę tędy. Pójdziemy pod wiatr. Rozumicie owoc. Smażony kurczak. Dziękuję. Dobra. No jeszcze chwila i będzie można wyjmować. Swoją pracę? Nie narzekam. Mówię pana niebezpieczna. Ma pan do czynienia ze złoczyńcami. Kiedy ich zamknę w celi, nic mi nie grozi. Czy mnie jadłem takiego smacznego mięsa? Co robisz? Karbuję skórę, przyda się. Co w nią wcierasz? Mieszankę z wątroby i mózgu. Zmiękcza i konserwuje skórę. Niczego nie marnujecie? Oczywiście. Indianie wykorzystują bizony na 100 sposobów. Jedzą mięso, ubierają się w skórę, a z kości robią narzędzia. Dobra, można wyłączyć. Indianie myśliwi zabijają bizony tylko dla skór albo języków. Reszta gnije na słońcu. Nigdy nie widziałem bizonów.
Sama sobie radzę. Od dawna pracujesz u Hanka? Nie pamiętam. Straciłam rachubę czasu. Ale pewnego dnia się stąd wyrwę i wyruszę w świat. Zawsze marzyłam o podróżach. To... Dobrze jest marzyć. Ja całe życie podróżuję i marzę, żeby gdzieś znaleźć dom. Już go znalazłem. Tutaj. Dzień dobry. Chodź, zajrzymy do aresztu. Po co? Pani Morales, musi pani to zobaczyć. Pani również. O czym ty mówisz? Wejdźcie tam, to sami się przekonacie. Dzień dobry. Rotiu zechciałoby się otworzyć celem. Drugi zamek. Co tu się dzieje? Też chciałbym wiedzieć. Nie będę już u ciebie pracować, co? Słyszałeś? Nie będziesz mnie więcej wykorzystywał do swoich makactw. Wyjeżdżam najbliższym pociągiem. Nie możesz, jesteś najlepszy. Zrobię co zechcę. Przed pożyczeniem pieniądze na bilet. To dobry człowiek. Dziękuję. Dobra, jeszcze jeden. Nie wiem, czy zdążę zmienić. Zdążę, bo kruk zamulił. Do niczego jej nie namawiałem. Sama podjęła decyzję. Ciągle mi wchodzisz w drogę. Ja tobie czy ty mnie? Nie będę się z tobą bił. Nie masz wyboru. Bez handlu. Jutro wigilia. Nie wtrąca się, Jake. Nie sprowokujesz. O kurde. Ale powiesz, czy go zrobię. Prawie bym wpadł. Zostaniemy tutaj. Albo pojedziemy z wami do Colorado Springs i stamtąd wrócimy pociągiem do domu. Do domu? Czy
przecież go sprzedać. Tu też nic nie mamy. Straciliśmy pieniądze i dobytek. Masz kochającą żonę i rodzinę, która na ciebie czeka. Tak daleko zajechaliście. Nie rezygnujcie. Idziemy do następnej doliny. Możemy zostać albo jechać z nami. A co z waszą rodziną? Jutro wigilia. Pojedziemy całą noc, ale zdążymy. Najpierw odwieziemy was na miejsce. Tańcząca chmura. Co ty tu robisz? Czy to nie czas, który nazywa się Bożym Narodzeniem? Tak. Nie spędza się go z tymi, których się kocha. Tak. Poznać naszej rodziny. Chętnie, ale musimy się śpieszyć do pasu. Proszę Lagdamu i Syrop na kaszę. Pani Dorotu, witajcie. Piękna chodnika. Bierzemy ją jak rodzice wrócą. Jeszcze ich nie ma. Tańcząca chmuro, wróciłeś? Nie mogłem nie przyjechać, ale Sali i Michaela wyruszyli przede mną. Nie spotkałem ich na żadnej. Pewnie pojechali inną drogą. Dlaczego? Na pewno mieli słuszny powód. Zmęczyłaś się? Chcesz odpocząć? Nie. Nauczyłeś ich radzić sobie w lesie, nie niszcząc przyrody. A nie, też tego nauczyłeś. Innym też mógłbyś pomagać.
racji, ma rację. Jesteś stworzony do pracy, którą ci proponuję. Kiedy byłem ścigany, nie mogłem znieść rozłąki z nami. Bo nie wiedziałeś, kiedy będziesz mógł wrócić. Teraz jesteś wolny, mógłbyś podróżować tylko wtedy, kiedy byś chciał. Chcę, żebyś jak najwięcej czasu spędzał z nami, ale wiem, że trzeba chronić przyrodę. Potrafisz to pogodzić. Zaraz po świętach napiszę do Smitha, że przyjmuję posadę. A teraz jedź. Jest Wigilia. Musimy się śpieszyć. Ja pierdzielę, przestawiłem jeszcze. Ani śladu Mikeli i Saliego. Gdzie oni się podzieli? Sprawdzę, czy nie jadą na śladu. Pojadę z sobą. Nie. Zostańcie z dziećmi. Mam ci pomysł. Jeśli będziecie chować, dzieci będą się niepokoić. Uważaj na siebie. Znajdę. Wszyscy wiemy, że Daniel przyjechał do Colorado Springs, żeby pomóc przyjacielowi. Dlatego został szeryfem. Słyszałem, że rozważa możliwość wyjazdu. Daniel, wiem, że chciałeś tylko pomóc Saliemu, ale chcesz pomóc i nam, by być naszym szeryfem. Mówiłem, że wszyscy chcą, żeby został. Dziękuję wam za ten prezent. I za miejsce, które wreszcie mogę nazwać domem. To wyjątkowo piękna kolinka. Brakuje mi śpiewu Grace. Dobra, detektywów w akcji mam. Zimowa aura coraz bliżej. Przygotuj na nią swoje dziecko z wilka.
Pytam pana do zadania. Powiem tak. Dla niego się zakochałam. Zrobiłam dla niego lipki w twarzy. Bolał mnie bardzo. Dla ciebie się poświęciłam, bo ciebie kochałam. Chciałam być piękna dla ciebie, rozumiesz? Kochałaś, wykorzystałaś mnie. Prześladowałaś, śledziłaś, dzwoniłaś. A ja kocham tylko Jessica. A ja kocham tylko Jessica. Dobra, ale wiesz dlaczego? Dlatego, że ciebie
wyjaśniła. Czesława ukradła kościół, a skradziony krzyżyk podrzuciła Wojtkowi. Tylko dlatego, żeby zemścić się na mężczyźnie za to, że ten nie chciał pożyć. Nie zawsze za śmieszną twarzą kryje się dobre serce. Tak samo, czy nie zawsze diabeł ubiera się w brzydotę. I będzie nadzieję, że okazało się śliczna gospodyni księdza, zakochana w ministrancie. Czesława została oskarżona o kradzież pieniędzy i kosztowności z kościoła. Relikwie i krzyżyk wrócili na swoje miejsce, a ksiądz Walery jako gospodarz zatrudnił matkę Wojtka. Wojtek nie poszedł do seminarium, tylko do szkoły z internatem daleko od domu. Do czasu, kiedy afera nie przycichnie, ma zakaz powrotu do miasteczka. Dzisiaj w czwórce o 20:00 nowy serial mecenas Lena Barska. O 21:00 dwie godziny z bohaterami serialu Sprawiedliwi, Wydział Kryminalny. I o 23:00 prawdziwe historie w dokumencie Kobiety i Matka. 20:00 mecenas Lena Barska. 21:00 Sprawiedliwi, Wydział Kryminalny. 23:00 Kobiety i Matka. Zgłasza się Milena Hoffer. Zaniepokojona kobieta uważa, że jej ojciec, 75-letni bogaty przedsiębiorca, padł ofiarą oszustki matrymonialnej. Według Mileny sprytna dziewczyna liczy na podział majątku po szybkim rozwodzie albo spadek po śmierci męża. Ta kobieta opętała mojego ojca. I musicie znaleźć dowody na to, że to jest jakaś bzdura. Ona twierdzi, że ona głupowa, ale to jest nieprawda. Rozumiem, jeżeli pani ojciec nie pasuje, no to ludzie mają różne widoknarski związek, tak? Dokładnie, bo zatem bardzo ciężko to ustalić. Nikt jeszcze nie wynalazł personalną miłość. Ja tutaj nie widzę, nie znam przestępstwa. Czego pani obejrzy? Bo mój ojciec ma depresję po śmierci Anety i on wie, że chce metody. Tak, może ona podmieniła mu te tabletki i on jest nieświadom, że łyka zupełnie inne tabletki, bo w ogóle ostatnio jest jakiś opiąpiały. Kompletnie nie ten ojciec, co był. Aneta to jest czwarta żona mojego ojca i ona zmarła. Po jej śmierci mój ojciec dostał depresję. Znalazła mu ośrodek taki porządny, drogi, ekskluzywny. Nie żaden budynek bez klamek, taki nic, super ekstra ośrodek. A ojciec powiedział, że to jest zwykła wariatkowa i że tam zamknęłam. Chciałam dobrze, a wyszło źle. Jeszcze w tym ośrodku poznał Karolinę, poznali się jako pacjenci, tak się leczyli, że wrócili talik z Kobronka. Ona powiedziała, że ojciec jest jej księciem z bajki. Błagam, coś jest nie takie, wy musicie mi znaleźć dowód na to, że ona leci tylko i wyłącznie na pieniądze mojego ojca.
bo innego powodu tego zawsze nie wiem. Szczerze, oni tylko się poznali, mają 7 miesiąca, a już będzie 6. Ja rozumiem, że pani chce nie dopuścić tego. No tak. Wyssali mi chuje. Nie ma wątpliwości, detektyw przyjął zlecenie. Godzinę później Ruda i Nowy są pod domem ojca Kliwowca. Detektywi postanawiają, że to Ruda, w stronie pracownika gazowego, wejdzie do domu, by zamontować ukryte kamery. Będzie jej łatwiej, ponieważ właściciel posesji ma obsesję na punkcie młodych, atrakcyjnych kobiet. Piękna kobieta pracowała w kasowni? No tak się składa, że pracuje. Dostaliśmy doniesienie... Och, kurde. Proszę mi powiedzieć, czy w tym domu są jeszcze jakieś domownice? Chciałoby pani, żeby nam nikt nie przeszkadzał. To dobrze pani trafiła, bo córka akurat wraca późno z pracy, a moja narzeczona załatwia sprawy związane z naszym ślubem. Zdradzę pani, że ona ma 28 lat i uważa, że jestem superman. Jezus. Proszę. Mogę pani zaproponować drinka? Nie, nie, nie. Pracy chyba, prawda? Pani tylko skosztowała, jaki dobry. Jednak tego nie musiała podziękować. Ale może jednak się do pani skusić. Dziękuję. I to zrobię. Korzystając z chwili, Ruta montuje ukryte kamery. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Wiesz, jakie jest od gapa. Tak. Ale ja zaraz przyniosę. Dobrze, dobrze, proszę cię. Alenkę Gowina. Nie no. Zbarwowałaś do Melina, bo kawałek dobrej zabawy co najmniej. No. Czy mogę ten sprawdzić? Sypialni? Co? Pomiar w sypialni. Tak? Tak, mogłabym? Ale w sypialni nie ma żadnych urządzeń. Ale bardzo tam proszę, tutaj na górę. Ale proszę pana. Ale jakie fajnie ma kształt. Ja proszę, proszę mnie nie dotykać, ja dobrze? Ja chcę pana zaprosić na piękno. Gdyby ta sypialnia miała mówić, to by jakieś rzeczy się działy, ale... Co tam sypialnia? Proszę spojrzeć na te łóżko. Tak? Coś fantastycznego. Niech pan zobaczy. Ja już panie podstawie. Proszę, proszę usiąść koło. To ja wiem. Proszę usiąść koło. To ja bym sprawdziła jeszcze jeden drinka. Drinka. O, co pan na to? Dobrze. Tak? Naturalnie, ale... Dobrze. Majuszka. Ja idę zrobić drinka. Dobrze. A pani proszę tu na mnie czekać. Okej. Robisz dziadkowi nadzieję. Ruda, wiesz co? Jakiś typ podjechał. Jak coś, to będę was ubezpieczał, prawda? A ty co tu? Jak to ty ja tutaj robię? Ty sam sejrzymy się. Ale ty zawsze przychodzisz nie w porę, mam gości. O, no dobra, jak chcesz to ty chwilę, nie będę przeszkadzał, to potem mi dupy nie zabrać. Ale może nie wyłaś, no. Przy pomocy mikrofonu kierunkowego podsłuchują rozmowę Ludwika z tajemniczym mężczyzną. Twoją młodą dokonajką, byś to jak tak poprosił. Bo ja ten nie będzie w
Przede wszystkim teleporty to najczęściej wybierany produkt na świecie na torek właśnie.
już jestem. A kiedy właściwie jesteś? Please follow. Authentic. Teraz wstrzymaj neonet. Kupujesz, zyskujesz. Kup AGD i zyskaj nawet 500 zł na następne zakupy do wykorzystania od zaraz. Tak, nawet 500 zł na następne zakupy do wykorzystania od zaraz przy zakupie AGD. Tylko teraz w sklepach i na neonet.pl. Oto historia człowieka, który wyruszył w szaloną podróż. Hyundai Tucson z 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Obejrzyj cały film na Hyundai.pl. Sprawdź Tucsona i inne modele Hyundai podczas wyprzedaży rocznika. Cztery chokry, kremowe i pyszne. Za to je lubimy, ale z czego są zrobione? Przyjrzyjmy się. Cztery Hochland robi się sera. Prawdziwego, dojrzewającego. Z aromatycznych sił i warzyw. Sprawdziłam. I to jest tajemnica pysznego smaku serów Kokla. Bez sztucznych barwników i konserwantów. Test jakości i smaku zaliczony. Kokla, to jest pyszne. Walcząc z objawami przeziębienia i grypy, tylko przekrywasz chorobę. Olopiryna kompleks usuwa objawy, ugasi stan zapalny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek na właściwie stosowany zakaża twojemu życiu lub zdrowiu. Zdecydowana i niezależna. Włosy to manifest. Innowacyjna gama keratin protektu z keratyną i olejkiem migdałowym zadba o twoje włosy. Więc baw się. Zawsze będę ten drugi. To masz raz na takie nie będę nie wiem. Policjantki i policjanci. No, dawaj. Tak. Premiera dzisiaj o 19. Jeżeli słuchacie tego nagrania, najprawdopodobniej coś mi się stało. W czwórce. Właśnie szanowny serwisie przywoła. To będzie rzeczywistością. Super nowoczesny samolot sterowany przez sztuczną inteligencję. Gdy zyska niezależność. Świat stanie na krawędzi wojny. Twoje samochody lecą na rosy. Jamie Foxx. Przez Helio. I George Lucas. Jeszcze nawet pomoże wynaleźć nas wszystkich na niedzielę. W niedzielę o 16:35. W czwórce. Ale z czego są zrobione? Przyjrzyjmy się. Sery Hochland robi się z sera. Prawdziwego, dojrzewającego. Z aromatycznych sił i warzyw. Sprawdziłam. To jest tajemnica pysznego smaku serów Kokla. Bez sztucznych barwników i konserwantów. Test jakości i smaku zaliczony. Kokla, to jest pyszne. Wiemy, jak ważne są witaminy i minerały. W codziennym pożywieniu może być za mało, dlatego należy je poprawić. Wielu osobom wydaje się, że wszystkie preparaty witaminowe są drogie. A to nieprawda. Teraz jest ActiVitaminer. ActiVitaminer to zestaw aktywnych witamin i minerałów, który kosztuje tylko około 15 zł i wystarcza aż na 2 miesiące. ActiVitaminer to najlepszy sposób, aby niewielkim kosztem dostarczyć potrzebne witaminy i minerały. ActiVitaminer. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aromaktiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich żdący. Smaruj żel, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego półkulepka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromaktiv dostępny do aptekach, a dla najmłodszych żel Aromaktiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Zmierzyłaś, Kasia, temperaturę?
skuteczny, że można go stosować już po pierwszym roku życia. Nipomal, bez gorączki, bez obaw. Jako mama pragniesz dla swojego dziecka najlepszej ochrony, takiej jaką ma zanim się urodzi. Dlatego stosuj Emolium, które zapewni naturalną ochronę jego skórze już od pierwszego dnia życia. Polecam nie tylko jako mama, ale też jako pediatra. Emolium, numer jeden w rekomendacji pediatrów. Na Booking.com znajdziesz bogatą ofertę na szczegół. Na słoneczne wakacje lub weekendowy wypad. A jeśli musisz odwołać rezerwację, żaden kłopot. Większość z nich odwoła bezpłatnie. Booking.com. Booking. Yeah. Zaczniesz przed jutrzejszą lunchą? Nic tak nie pobudza jak motyle w brzuchu. Motyle? Bo to ja czuję zaparcie. Nie męcz się. Weź na noc Xenna Extra Comfort, które niczym motyle pobudzi twoje jelita do działania. Jedna tabletka zawiera najwyższą dawkę naturalnej substancji. W sumie to nie wiem, czy zdążę to ubić. Ale powinienem raczej. Działa jak natura chciała. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki wyłączonej do opakowania oraz konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Świętujemy 2500 sklepów JISK. Już teraz kołdra w miękkim poszyciu już za 55 zł, rabat 60%. Lub lustro w ramie z litego drewna za 130 zł, rabat 70%. Albo antyalergiczna poduszka z wsadem z pianki termoelastycznej za 75 zł, rabat 60%. Do zobaczenia w JISK lub na JISK.pl. JISK. Scandinavian Sleeping and Living. W małej zagrodzie, gdzie czas się zatrzymał, chowa się owczak oryginał. Antybiotyków nie bierze, GMO nie ma mowy. Pamiętaj, co zwykłe kury jest... Zagrodowy! Zagrodowy. Oryginał jest tylko jeden. Miałam dług, ale dostałam list od Ultimo. Dogadaliśmy się. Ultimo dzielą dług na kawałki. Spłacasz tyle, ile możesz. Dziś się wyjeżdżać bez długów. Masz dług w Ultimo? Zadzwoni do Dogadajmy się. 800-802-804. Milena Hofner obawia się, że jej bogaty ojciec wpadł w sidła sprytne i dużo młodszej od niego oszustki matrymonialne. Rozgoryczona córka Ludwika Hofnera nie wierzy w szczerą miłość 28-letniej Karoliny Kowalczyk do mężczyzny, który z racji wieku mógłby być jej dziadkiem. Szybko się okazuje, że 75-latek bardzo lubi towarzystwo pani i w jego kręgu zainteresowań znajduje się również Marta Kelner. Niezrażona tym detektyw wciąż pracuje nad sprawą, w której pojawia się tajemniczy syn Ludwika z pierwszego małżeństwa. Mężczyzna jest ponoć ubogim artystą, ale detektywi widzą, że lubi wydawać pieniądze. Powstaje pytanie, skąd je czerpie? Godzinę później, Luda i Nowy kontynuują obserwację domu Hochnerów. Są świadkami awantury między klientką a jej ojcem. Tato! Jak ty sobie to wyobrażasz, że w ogóle co ty chcesz? Połowa majątku zapytam ze swojego syna, tego nieudacznika Emila, no błagam cię, tato. Jakbyś przepisał pół majątku do ulicy, tylko. Na Emila nic nie zapiszę. Potrzebne są mi pieniądze na inne dziecko. To co ty w ogóle mówisz? Słuchaj, co to jest? Dziadek chce jeszcze jedno dziecko zrobić? Planujemy mieć dziecko. Nie wtrącę się w moje sprawy, dobrze? Co ja robię ze sobą? O, Karoliko, prawda? Mam rację. No, dzień dobry i do widzenia. Milena. Dostań. No, Milena jest na szalenie. Ja to powiem się, że ona całkiem dobrze wygląda. Tak, nogi. Ile czekasz na tego dobra? Boże, czy ty myślisz, że jest takim szowinistą? A co szowinistą? No, stwierdzam fakt. Ja się strasznie dzisiaj za tobą stęskniłem. Bądź to sypialny. Tak dawno, żeśmy się nie kochali. Musi się w tym poznać. Nie mogę wytrzymać. Chodź. No co z tego jest? No widzisz, powiem ci. Jednak może mieć młodszą. Może. No wybrałeś sobie pigułę? Jakie pigułę? Skoro? To ty tak na mnie działasz. Tak może też się kochali. Na pewno. Chodź. Nie, przesadko. Głowa mnie boli. Daj spokój. Chyba dziadzia nic z tego dzisiaj. Oddaj te pigułki. Oddawaj je. Nie mam żadnych pigułek. Nie udawaj, dobrze wiem. Oddaj. Prawda? Już teraz. Ja przecież wiesz, że one nam są potrzebne. Do niczego nie są potrzebne. Oddawaj. Czekam. Proszę. No. To
Pigułki to spadły w tym jak na Niesamowitego, sama chemia. Ale sprzęt prawdziwy. Wygląda na to, że w tym związku rządzi Karolina. Widać też, że Karolina bardziej dba o swojego narzeczonego niż on sam o siebie. Podejrzenia Milena nie potwierdziły się. Chwilę później Karolina pod pretekstem zakupów opuszcza dom. Detektywi ruszają za nią. Kobieta zamiast do sklepu jedzie do parku. Marta Keller postanawia ją śledzić. W parku kobieta spotyka się z przystojnym mężczyzną. Nie, nie to Pici, biorę się przecież. No to jedno nie ma nic do drugiego. Wszystko stań ty. Ale ja go kocham. Spokój, dlaczego zadzwonię do miesiąca? Dzwonisz do mnie cały czas i piszesz. Tak biorę się, zrozum to, skąd masz mój numer? Rano czy jednak prawdziwa miłość. Zwycięża, Ruda. Nie wiem tam mniej więcej. Dlaczego tutaj nie dosłyszałem? Bo nie, biorę się. Daj mi spokój. Karolina, proszę cię. Nie, daj mi spokój. Ja jestem dumny z Karoliny. Wszyscy uważają. Łącznie z Rudą, że ona jest z gościem tylko i wyłącznie na siana. A to proszę dziewczyna, ma chętno futbola. Milena? Jak Milena? Co, on dzwoni do naszej klientki? Sorry, no nie ciska. No robiłem to mogę, naprawdę. Proszę, nie gniewaj się, no. No nic nie poradzę. Zrobiłem wszystko co mogę, naprawdę. No nic, trudno. Czekam. Na razie, trzymaj się, cześć. Ten facet rozmawiał z Mileną. Przypadek? Nie sądzę. Czyżby chodziło o naszą zleceniodawczynię? To przecież dość rzadkie imię. Następnego dnia, podczas gdy Ludwik i Karolina jadą na przymiarki do salonu ślubnego, detektywi spotykają się w domu Hofnerów ze zleceniodawczynią. Kobieta jest zainteresowana wynikami śledztwa. Jednak detektywi mają dla niej przykrą niespodziankę. Ja widziałam wtedy parku z nim. Ja myślę, że to Karolina zgadza z nim mojego tatę. A, że z nim po prostu. Tak, tak, ja myślę, że tak, na pewno. Bo czytaliśmy rozmowę, jak rozmawiał z tą kobietą o imieniu. To jest takie zwykłe konieczności. Miała na imię Milena. No i relacją robi cały człowiek spotkania, czy tak, tak. Mówił, że coś się nie udało. Myślałem, co się nie udało. Może fajnie nam powie. No dobra, znam go, to jest mój kolega Paweł i on jest aktorem i wyświadczył mi przysługę, bo go to poprosiłam. Chciałam znaleźć dowody na tą Karolinę, czy zdradza mojego tatę, czy nie, jakiekolwiek dowody. Wygląda na to, że ona go naprawdę kocha. A, i po prostu chciała nam pani pomóc w śledztwie, tak? Ostatnio mu kupiłam masażer do stóp. Że i dba o niego, czyli wszystko pozytywnie wygląda. Masażer, ale to już w sumie nie ma znaczenia, ale tak, to dba o niego, to jest pewne. Masażer dostosował się ostatnio dość trudny, na samej takiej sprawie. Pół godziny później. Detektywi wracają do serca domu. Dla nowego sprawa jest zakończona, jednak druga jest innego zdania. Wyobraźcie sobie, że Emil i Karolina kupiliby ten masażer w jednym czasie. Czy że niby Emil z nogami w czymś takim? Głupie. A ty możesz mi powiedzieć, o co ci naprawdę chodzi? Co, nie wierzysz, że młoda dziewczyna może się zakochać w starszym facecie od siebie, co? Proszę cię, bronisz jej, bo tam spotkasz się z gówniarą i chcę. Co ty wiesz? Błagam cię, myślisz, że jestem ślepa? No to co ty, proszę cię, Ania ma 18 lat, ale jest bardzo dojrzała jak A ma ten kwaśnych jabłek. Tyle ci powiem. Ty weź mnie wkurzaj, co? Gdyby to była starsza baba, złoty kochanki, to było wszystko w porządku, nie? Przynajmniej byłoby sprawiedliwy, tak chodzi o osobę. No, ale to co to nie jest? Co się z wami dzieje? Sorry, no dla mnie nie ma sensu w ogóle badać się w tej sprawie. A to nie jest sens. Detektywi wracają do sprawy. Kilka godzin później, podczas gdy Karolina robi zakupy, nowy montuje w jej aucie miniaturową kamerę. Wracaj. Dawaj. Zobacz, akurat idzie. Ona będzie jechała. Ona będzie jechała i rozmawiała przez telefon? Kobieto, wundeta głośno mówiący, nie rozmawia się przez komórkę. Jak się jeździ? Za idiotka, nie wierzę. No halo, kochanie. No, bo się wyszłam ze sklepu. Czy gada? Jest. Całym Ludwikiem. Miałaby gadać. Tak nic nie kupiłam. Nie, nie. Nie ma i teczki.
fajteczkach? Wiesz co? Najlepiej będzie, jak zadzwonić do Mileny i no nie wiem, może akurat jest w domu. Nie wiem, czapkę. No jak to co? Dzień dobry, pani Mileno. Mam takie pytanie. Jest pani może teraz w domu? Dobra, to miałbym taką prośbę. Jeżeli mogłaby pani sprawdzić, co w tym momencie robi Lubli, to będę bardzo wdzięczny. No dobra, kochani. To ja jadę. Szykuj się. Niech pani wsiada do samochodu. My za chwileczkę się z panią skontaktujemy, gdzie spotkamy się na konfrontacji, bo chyba ją mamy. Jak to być romantykiem? Jak młoda dziewczyna leci na starszego faceta, to jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. Myślałem, że w tym przypadku będzie inaczej, ale like it, nie tak. Zaskoczeniu detektywnych. Karolina pojechała prosto do kamienicy, w której mieszka Emil Hoffner. Po chwili na miejscu pojawia się klientka, Milena Hoffner. Pan Nola, pan detektyw, proszę otworzyć drzwi. To, braciszu, ma ty co? Ma pusty wiatr. Hej! Będem twojego narzeczonego. Zostaw ją! Zostaw ją! Ja podrzuciłem Karolinę. Jak? Co to znaczy podrzuciłem? To znaczy to, co powiedziałem, to nie rozumiem. Ale ja nie rozumiem, podrzuciłem. Jak podrzuciłem? Co? Zaraz się okaże może, że jeszcze... No co, no co, no to ci powiem. No mów. Umieściłem ją w ośrodku, mam tam znajomego. Czyli to też ja wszystko ten ośrodek i Karolina tam w środku, to jest dwoje rodzice w ogóle żyją? Świetnie, świetnie. Chcesz zajebać twojego ojca? Tą bandą, tak? Myślę, że jest twój, nie? Przyznasz, że miałby piękną siłę. Świetnie. Mamy przynajmniej robię to. On nie jest chory, a ty jesteś bardziej, tylko że ty jesteś chory na głowę. Lecz. A ty jesteś chciwa. Lecz ja. To ty jesteś chciwy. Człowieku, po trupach do celu, nie? Po prostu nie widzę ją. Gdy człowiek myśli, że wie wszystko o ludzkiej podłości, to nagle słychać pukanie od swoich. Żeby taką akcję zrobić własnemu ojcu, trzeba gadać się. No to mówię. Ludwik Hoffner załamał się, kiedy detektywi powiedzieli mu prawdę. Mężczyzna odwołał ślub, dziedziczył Emila i przepisał cały majątek, który podkupił mu na zdrowie. Córka wynajęła do opieki nad nim pielęgniarkę Joannę. Od tego czasu stan Ludwika diametralnie się poprawił. Mężczyzna zaczyna coś nawet przebąkiwać po kolejnym ślubie. Septagon. Szef. Był komandos. Brał udział w niejednej misji militarnej. Ruta, niech was nie zmieni uroda, potrafi być niebezpieczna. Jadno. Był zawodnik nielegalnych walk w klatkach. I nie wymagaj, by wierzyła ci na słowo. I tak się sprawdzi. Dwa razy. Serw. 130 kg mięśni zaprogramowanych do samoobrony. Ury. Zostawił braci w zakonie, żeby pomagać potrzebującym. Młody. Czasami nie jest łatwo odkiełznać jego rogatą duszę. Rolin. Wychował w niej jedno pokolenie wojowniczych. 8 charakterów. Każdy jest inny, ale zebrali się razem, by pomagać ludziom. Detektywi w akcji. Za chwilę w odcinku. Małgorzata Pawlik podejrzewa swojego męża o zdradę i potrzebuje na to dowody, które bardzo szybko się znajdują. Ale ta sprawa jest zbyt prosta. Czy mąż klientki naprawdę zdradza swoją żonę, czy też komuś zależy na tym, żeby wszyscy tak myśleli? Trzeba wziąć te dokumenty, żeby się zrzec z majątku, bo ona się zagroziła do myślę roku na tej kasy. Czy telewizja za sobą rozwikłają zagadkę tajemniczego romansu Remigiusza Pawlaka? Już zapewnił panu nie dość luźna atmosfera. Większa część zespołu prowadzi śledztwa w terenie. Detektywi Michał Barłak i Paweł Czerwowski korzystają z chwili spokoju. Powiedz się, że... Nie ma sama. Powiedz co.
takie loteria. Żadnej loterii nie dostałem. U fajnej dziewczyny. O, fajnej dziewczyny, no, no, stary, gratulacje, no, z takim wiem. Dobre. Dobre. Ej! O, dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra. Pan Sekowski? Biuro z taką damę? Tak, czy to nie ma głos? Chodzi o mojego męża, ale nie wyszło, nie zdradzę. O, a podobałem. Jakaś dziura namawiała na spotkanie w hotelu dzisiaj o godzinie 18. O, hotel Albatros. Wielki pewnie dla ciebie, no dobra. Raczej nie. Więc mam do was zlecenie takie, żebyście jakieś zdjęcia, filmy jakieś, no tak, żeby się stąd nie wykręcić, prawda? Ja bym konkretnie widzę, pani nie lubi tyle czasu. Już bo wystarczają to zmarnowana tego turnia. Wiecie jak to jest. Politycy to nieźle szumą wyrzucą. No, pokój tak jest. Takie zlecenia lubię najbardziej. Mamy wszystko podane na tacy. Godzina spotkania, miejsce jest pięknie. Dziwiło mnie tylko trochę, że babka nie okazuje żadnych emocji, ale w sumie to dobrze, bo emocje często wtórzą śledztwa. Łatwa kasa, aż kupię wojnę za to honorarium. Detektywi jadą pod adres wskazany przez klientkę. Parkują przy hotelu Albatros i szykują się do akcji. To, że Adam Serwowski jest myślami zupełnie gdzie indziej. A co tak się to mogło bawić? I oczekiwania. Dobra, dobra, idźmy do roboty. Tak jak kluczyki jeszcze się od samochodu dał. Jak się z kimś pracuje, tak zawsze jest. No niby jesteście kumplami, blisko siebie, ale prywatności jest żadnej za cholerę. No dobra, dobra, robiłem sobie może jaja z serwa, no ale przecież nie powinien pisać z kimś, kogo nawet nie widział. Internet jest pełen różnych wariantów, nie wiadomo, co z tego może być. Detektyw Paweł Zagorski idzie wykonać zadanie. Niespodziewana znajomość zawiązana w korytarzu hotelowym może okazać się bardzo pomocna. Nie myślałam. Pan z tych? Ja przyszedłem zrobić tutaj parę zdjęć. To fotogra? Nie, nie, prywatny detektyw. Mam taką akcję, że facet prawdopodobnie jest wyraźnie sprawdzony. Nie chciałem pan akcję, że mogę zrobić parę zdjęć. Panie, jakby był porządny, to by pan go tutaj nie szukał. Ja to z tej żonie daję panu święto, bo prawdę, że będzie lepiej go sprawdzać. No to pomoc do niego. Ale nie wiem, pan coś winna za tę grzejność. Proszę, proszę, proszę. Pokój 26. No, panie, to jest trzy światy. To ja się tutaj na to patrzę, że mnóstwo na kulkach, dzień, noc i południe. Panie, chłopem latają czarne z białym. Chyba nie widzę. Nawet się nie na opowiedzi. Dalej tak pójdzie, to zaraz mu PR. Cały sobie tutaj opiszę. Najszybciej zarobione pieniądze w moim życiu. Ale po samym terenie muszę dać mu piwnik w bałtu. Jogo! 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 Jogo!
zaszczyty serwer wzywa karetkę do nieprzytomnego polityka. Diablo łapie podejrzaną prostytutkę. Udanej próbie zatrzymania prostytutki, którą posłużyła się żona polityka, żeby zdobyć kompromitującego zdjęcia, oszołomiony Michał Warłak idzie sprawdzić, jak wygląda sytuacja w hotelu. Detektyw streszcza koledze przebieg rozmowy z prostytutką. Spokojnie, niech się pan położy, spokojnie. Pokoju hotelowym. Pamiętam tylko dziewczynę w barze, która się przysiadła do mnie i poprosiła o ogień. Ale jak tutaj się znalazłem? Najbardziej znalazł pan, co jest tą dziewczyną. Że mnie zabije. No ja, to proszę, to spała pan czegoś drinka, tak? Pan po prostu znaczy pan i pan jest pojęta, bo... Czemu nas stać? Prawdopodobnie sytuacja wygląda tak, że pańska żona wynajęła nas do tego, żebyś u pana przyszła pani na zdradzie. Próbuję zdjęcia panu, jak pan leży z tą dziewczyną w łóżku, wysłałem już pana żonie. No niestety, no ma pana żona na pana haka, no próbujemy to odkręcić. A ta dziewczyna została również wynajęta przez pana żonę, no żebyśmy mieli komu robić te zdjęcia. Skręćcie jakieś panowie, bo liczę na was. Ale z najlepiej, bo się jeszcze tak mówiła, tak? Że resztę kasy staje do tego roku. No jakie jest? Czyli teraz będzie się pani go spotkać. No, karetka już jest w drodze. Dużo ja ceny. No już teraz sereny i karetka, że niech się pan położy, spokojnie być pan w dobrych rękach. Michał Warłak dzwoni do szefa. Tylko on, dzięki swoim kontaktom, może pomóc detektywom w odnalezieniu zbiegłej prostytutki. Jeżeli się pośpieszymy i złapiemy żonę Remigiusza, kiedy by przekazywała pieniądze za wykonaną robotę prostytutce, to może jeszcze to nam wszystko odkręcić. Tak jak widać, chciała tak szybko dostać MMS-a, żeby od razu mógł słuchać swojego męża. Za chwilę w odcinku. Dobra, mogę już. Czas mija i wszystko się zmienia. Lecz ja jestem pełna sił i młodzieńczego wigoru. Każdego ranka biorę Vigor Essentials, który pomaga mi zachować młodość na dłużej. Vigor Essentials zawiera witaminy i minerały oraz kompleks Centa 16. Wyciąg z warzyw i owoców bogatych w antyoksydanty. Dzięki swoim składnikom Vigor Essentials wspiera ochronę komórek przed utlenianiem, odpowiedzialnym za starzenie. I ty zachowaj młodość na dłużej. Vigor Essentials. Esencja młodości. Świętujemy 2,5 tysiąca sklepów JISK. Już teraz rabat od 20 do 60% na wybrane poduszki. Lub rabat od 20 do 40% na wszystkie szafy. Lub rabat od 20 do 49% na wszystkie maty łazienkowe. Albo rabat od 20 do 50% na wszystkie kosze. Do zobaczenia w JISK lub na JISK.pl. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
opcją i funkcją telefonu za złotówkę. Tak, tablet tylko za złotówkę przy zakupie telewizora. Tylko teraz w sklepach i na neonet.pl. Kto robi kropsiki w sosie bolońskim w piekarniku? Winiarek. A co ja na to? Prawda. Wygląda super. A jak smakuje? Genialnie. Pomysł na klopsiki w sosie bolońskim? Ja to kupuję. Jadymy, jadymy. Jedno jest pewne. Niektóre rzeczy zawsze skończą się wtedy, kiedy najbardziej ich potrzebujesz. Ale Regina daje pewność, że nigdy nie zabraknie ci tych superchłonnych ręczników. Regina, paper for people. Na rynku pożyczek czujemy się jak ryba w wodzie. Jak złota rybka spełniająca wszystkie życzenia. Potrzebujesz szybkiej i dyskretnej pożyczki? Dzwoń. Loni to pieniądze na telefon. Szybko i dyskretnie. Jesień ma tyle magii. Dziś wyczarujemy ludziki z kasztanów i przywołamy cudowne wspomnienia. Opowiem wam o mojej babci. To ona nauczyła mnie, jak robić kasztanowe ludziki. Po tych spotkaniach miałam tyle radości. To dzięki babci wiem, jak zwyczajny czas zamienić w niezapomniane chwile. Dziękuję. Od czwartku w Kauflandzie zniszczona amfora spalenia 62 godziny 3,99. Więcej na kaufland.pl. Mówią, że nie ma ludzi niezastąpionych. A kto zastąpi supermamę, dobrego pracownika i niezawodną przyjaciółkę, kiedy dopada mnie choroba? Na mokry kaszel biorę Deflegmin. Wystarczy jedna kapsułka dziennie i nie muszę pamiętać o kolejnych dawkach. Deflegmin to nowoczesny lek. Rozrzedza gęstą wycieninę i ułatwia jej odkrztuszanie. To takie wygodne. A dla najmłodszych też mam lek z rodziny Deflegmin. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem i farmaceutą. Każdy dolegliwości i stosowanie zakaże w tej może ci uzdrowią. To nie jest prosta historia. Musisz poznać prawdę. Esmeralda będzie moja bez względu na wszystko. Tu cierpienie i ból przeplata się z namiętnością. Okiełznaj dzikiego ogiera, którego masz w sobie. Dałaś się zbałamucić podrzędnemu pastuchowi bydła. Boże, jak jest. Wielka miłość czy honor rodziny. Skończ ten romans. Pobudnaś się z domu. Esmeralda. Dzisiaj o 16. Mecenas Lena Walska. Dzisiaj o 20. W Szkółce. W kolejnym Galileo sprawdzimy, czy jedna pensja dla wszystkich jest możliwa. Takie samo wynagrodzenie wyeliminuje na pewno zazdrość o wypłatę kolegi z pracy, który niedawno awansował, ale czy nie obniży motywacji? Przetestujemy też gadżety mające podnieść bezpieczeństwo samotnie biegających kobiet. Pokażemy również, jak to możliwe, że już niedługo trasę Warszawa-Łódź będziemy pokonywać w 7 minut. Dzięki pociągowi pędzącemu z prędkością dźwięku. Galileo. Twórca. Małgorzata Pawlak podejrzewa twojego męża o zdradę i potrzebuje dowodów do sprawy rozwodowej. Detektywi bardzo szybko przyłapują jej męża w hotelu z prostytutką, ale sprawa zaczyna się komplikować. Okazuje się, że Remigiusz Pawlak został odurzony narkotykami. Wygląda na to, że detektywi byli tylko narzędziem w sprytnej rozgrywce swojej klientki, ale nie wiedzą jeszcze, jaki jest cel tej rozgrywki. Jak na razie jedynym problemem jest kobieta, z którą Remigiusz, chcąc nie chcąc, spędził noc. Chwilę później detektywi jadą na osiedle, na którym mieszka zleceniodawczyni wraz z mężem. Chcą bliżej przyjrzeć się klientce, która ich wykorzystała do swojej intrygi. Mamy szczęście! No, jest dobrze. Nie dobrze, mamy ją jak ten tęc, bo teraz sobie krótszy i będziemy ją śledzić. Właśnie do tego zakrywali. Nasza klientka. Halo, halo, dzień dobry. Witam panie Aleksandrze, dziękuję bardzo za wyjęcie. No tak, tak, zrobię.
prosiła. No, domyślam się. Dzięki wielkie, cała przyjemność po waszej stronie. Dobra. No, miłego dnia. Jak taka kobieta, która właśnie się dowiedziała, że ją mózg strata, to jest szczęśliwa, Przegnę do maksa, ale nawet jeżeli faktycznie może się klientki zdradzą w przyszłości, to przecież są jakieś poróbowne sposoby na rozwiązywanie tych spraw. Wielka pojemność, widzimy jej na ogonie i tym razem nam się nie wyminie. Pół godziny później detektywi nadal jadą ze swoją klientką. Wygląda na to, że kobieta umówiła się z kimś na parkingu pod lasem. I zaskoczeniu detektywów, z drugiego samochodu zamiast prostytutki wysiada elegancki mężczyzna. Ty kochany, jak jest? No co, ona wszystko uknęła, że mu się teraz potrafię z jakimś kochankiem w lesie? Myślisz, że taką aparę była tylko dla jakiegoś chłopaka? Nie, tak podniesiono raczej, wiesz, jakby my mieliśmy też coś w stronę. Może przyjechać na jakiś szybki numer, jak to sesenka? No słuchaj, no wiesz, zakochane nie wyglądają, nie? A co wyciągę co zrobiłem? Ja cię wąsko prowadzę. Ale co wiesz, no zakochany nie musi być do tego, żeby przyjechać na numerek. Ooo, specjalnie jest na numerku, tyle, musimy jej siedzieć i płacać. No wiesz, poczekaj, patrz na to z internetu, nie? Nie, patrz na to daj spokój. A po co mi ta opata? Ty, może też będą dokupywać. Trzeba się odkopywać. No. Ja założę okulary. Jeszcze podgląd. Co się pokazasz? O, pasuje ci? No nareszcie, nareszcie, powiedz mi pasuje, że nie. Idę i tam, dobra. To jest skrycie. Dobra, i dziwa się to wygląda, bo nie pasuje mi to na ramach. No i czego nie szukają w tym lesie? Kiedy Michał Barłach śledzi podejrzaną parę, Pawła Serwowskiego trafią najgorsze przeczucia. I to będzie oni dostaną opatę. Co oni chcą zakopać? I zwłoki? Detektyw postanawia sprawdzić prawdę podejrzanych. Ktoś pusty. Zawsze wrażliwą jest. Gdy Michał Barłach kontynuuje akcję, do serwa przychodzi MMS od jego internetowej sympatii. No nie. Ślicz. Bo się diabeł teraz dziwi. Prześla. Diablo, będąc pod wrażeniem zdjęcia, popełnia błąd. Podejrzani zaczynają zachowywać się ostrożnie. Detektywi nie zdążyli przeszukać terenu w lesie, ponieważ zadzwonił do nich Remigiusz Pawlak. Żona skontaktowała się z nimi, podała mu swoje żądania w zamian za zniszczenie kompromitujące. A mnie wnerwiają. Idą do szpitala, w którym przebywa. Głąby jedne. Dobra, panowie, ja muszę lecieć, bo za chwilę spotykamy prawnika za 2 godziny. Żona już od akcji. Muszę podpisać dokumenty, żeby się rzec z majątku, bo inaczej zagroziła, że wyślę dokumenty do prasy. Tylko pan, pańca kariera polityczna, bo nie był za, tak? Szczęście, nie szczęście, że kupowała jak szalona i teraz mamy dom, samochód i tą bezsensowną działkę. Działkę? Działkę w lesie? Tak, wiesz, to byłeś tam tutaj. Taka opuszczona. No, mieliśmy tam dom postawić, ale nie do zadowolenia. Zupełnie bez sensu, nie chciałem to sprzedać, ale ona ma jakiś sentyment do tego. Dobra, muszę lecieć. Dobra, nie martw się, bądź dobrze, wszystko gadniemy. Odkręcimy. A po co nie to działka? Nie mam pojęcia, co na tym ma wiesz, dojazdu do tego. Co wybrałem? Będę tam gdzie podziączyć, co? Może rób tak żywy. Nie kłamnę jednej rzeczy. Ta mama zadała tyle trudu tylko po to, żeby odkryć jakąś działkę pełną samych patylii. Tam musi być jakaś zagadka, a my musimy ją rozwiązać. Godzinę później detektywi postanowili wrócić na działkę Pawlaków w lesie. Liczą na to, że jeśli odkryją jej tajemnicę, będą mogli pomóc politykowi. Mają mało czasu. Jak długo będzie po szybki. Religiusz będzie musiał podpisać to, co podsunie mu żona, żeby uniknąć skandalu. Co robisz? Selfie? Czemu selfie? Ale widzę, jak chcesz słać. To jest błąd. Dobra, czekaj. Patrz, patrz, o, patrz. Fake poszło. O, zajebiście wyszedłeś. A co ty robisz? Co? No, ale przy twoje zdjęcie, stary, co to jest? Słuchaj,
siła tkwi w tym, żeby iść na żywioł, nie? Niepozowana woda będzie na lepsza niż wiesz, to rozszerzenie się, nie? Musimy znaleźć jakieś miejsce, które jest tutaj rozryte, nie wiem, ziemię rozkopaną z szpilą. Miejsce później byśmy lepsze, patrz, jest tutaj. Kopali, nie? No też, nie zdujemy. O, Kasia. Trzymajesz się, Kasia? Jak tam? Aha. No my jesteśmy w czarnym lesie, no dosłownie wzrośnie. Aha. A, my ze mną elegancko, bardzo dobrze. Dobra, Darka. Ty, ludzie są w skrzyni wyładniane, nie? Już obsługują. Czyli jest git. To jest pięta. Co on zrobił, człowieku? Byłaś zły do tego pięta. A co ty żeś zrobił? Zarekowałeś się za to myślę. Aha. Co to jest? Chyba mi powiedz, może by nikt nie podpisywał. Dobra, tutaj, już powiem. A, teraz już kumam, ale baba z tej Pawlakowej, no, że jest wredna, to jeszcze chciwa. Szczerze mówiąc, nie mogę ich doczekać, się dowiemy. Niestety nie udało się skontaktować z politykiem przez telefon. Michał Barłak i Paweł Sepowski spieszą do kancelarii prawnej, której ma dojść do wymuszenia przez Małgorzatę majątku religiusza. Polityk właśnie miał podpisać się pod ugodą. Panie Radko? O, dajmy pani mężowi szansę zadecydować, czy zgłasza na policję fakt oszustwa, chęć pozbawienia do życia, zdrowia, czy dogadujecie się polubownie? Oszustwa? Pozbawienie go życia? Czy ty twoje sprawy będą do mężki, Karol? Jakie prochlęce, że nie wie? Tak pani nic nie wie. Właśnie w tym momencie Tatiana zgłasza fakt na policji, iż pani kazała jej wrzucić tabelkę kortu do domikały pani męża. To zeznanie jakieś tępić przeciwko słowom żony szanowanego polityka? Jak pani miała motyw? Co pan jakieś kamienia rzucasz? To nie kamienie, tylko trupy. Działki w lesie. Pełno ich jest u pani na działce i u pani męża. Trzeba pani z działkę sprzedać samemu kucharzowi i na tym bardzo dużo zarobić. To dlatego prawie mi zabiłaś? Przecież przez tą drogę w szpitalu miałem zawał prawie. No prawie, ale żyjesz, nie? Ale to wszystko dla jakichś grzybów? Ale przecież z jednego hektara możemy mieć 200 kg tych grzybów. Ale to tylko grzyby! Po 2000 euro za kilogram. To tyle jest dla ciebie warta moja kariera? Gówno jest warta twoja kariera, przecież jest jedna z tych warta! Daj mi mnie nie rozmówiła! Nie chcę tak, panowie. Ja poznałem z moją kochaną żoną, sam na sam. A, panu dziękuję. Wygląda na to, że aż polityk od trupi ma bardzo konkretne podejście do sprawy. Zamiast nagłaśniać, robić aferę, woli zamieć wszystko pod dywan, jak politycy. Ooo, no sobie co dostałem. Dostać. Pokaż. Co? Przepraszam, ale teraz muszę się skoncentrować na swojej karierze zawodowej. Gdzieś dużo miłości. Ooo, ty, serdo pojawiasz kosza. Widać, że nie ma kosza, bo sobie nie ma kosza. Widać, że nawet nie ona była facetem, tylko ty stary, no. Co? No ale to chodzi o to, że ona była, wiesz, powierzchowna, wysłała na ciebie, nie? Pusta. A ty po prostu pojesz laskie z wnętrze. Remigiusz Pawlak jednak zdecydował się zgłosić sprawę na policję i złożył pozew o rozwód. Żeby uniknąć skandalu, odszedł z polityki. Został hodowcą truch. Małgorzata Pawlak usłyszała zarzuty wymuszenia, oszustwa oraz świadomego narażenia na utratę życia. Grozi jej od 3 do 6 lat więzienia. Nowy serial Mecenas Lena Parska. O 21:00 2 godziny z bohaterami serialu Sprawy Pili, Wydział Kryminalny. I o 23:00 prawdziwe historie w dokumencie Kobiety z Magda. 20:00 Mecenas Lena Parska. 21:00 Sprawy Pili, Wydział Kryminalny. 23:00 Kobiety z Magda. A, bo tu koniec już był. Dobra, jak działa wszechświat, to będzie.
rzekł Inovox Express. Inovox Express. Pastylki na ból gardła. Czeka nas koniec wszechświata. Pytanie brzmi, kiedy i jak to się stanie? Zostałem kosmologiem, bo chciałem być pierwszym, który się dowie, jak do tego dojdzie. Wszystko stanie się za sprawą dwóch ścierających się sił. Ciemnej materii i energii. Jedna z nich to próbująca wszystko zmiażdżyć grawitacja, a druga to rozszerzanie się czasoprzestrzeni. Jeśli zwycięży ta pierwsza, wszechświat się będzie zmniejszał i stawał coraz gorętszy. A może wygra rozszerzanie się wszechświata? Elektrony zostaną oderwane od jąder atomowych. Nadchodzi zagłada. Koniec wszechświata może nastąpić szybciej niż się spodziewamy. Jak działa wszechświat? Koniec wszechświata. Wszechświat to wszystko, co nas otacza. Przestrzeń, czas i materia. Ziemia jest drobinką w porównaniu z kosmosem. To niewielka skała, orbitująca dookoła jednego z 200 miliardów słońc naszej galaktyki. Droga Mleczna, choć ogromna, jest jedną z wielu galaktyk, które rozciągają się w promieniu 90 miliardów lat świetlnych obserwowanego wszechświata. To wszystko od największej galaktyki po najmniejszy atom pewnego dnia zginie. Nie zetknęliśmy się z niczym, co jest wieczne. Nawet czas i przestrzeń będą miały swój kres. Wszechświat rozszerza się od momentu swego powstania. Powoli zużywa paliwo niezbędne, by gwiazdy świeciły. Co się stanie, kiedy go zabraknie? Czy wszystko zniknie? Kiedy gwiazdy zużyją swoje nuklearne paliwo, umierają. Bez nich wszechświat będzie pusty, ciemny i zimny. Wszędzie będą ich pozostałości, czarne dziury, gwiazdy neutronowe. Później znikną i one, pozostanie tylko lekka poświata słabego blasku. Dotychczas uważano, że wszechświat będzie się starzał, ale pozostanie takim, jakim go znamy. Ostatnie odkrycia rzuciły odmienne światło na przyszłość kosmosu. Nie ma mowy o ostatecznej ewolucji. Trwa brutalna wojna. Może nam się wydawać, że w kosmosie panuje spokój, ale dookoła nas toczy się zażarta walka. Dzieje się tak od początku czasu. O władzę walczą dwie siły. Pierwsza to rozszerzanie się wszechświata. Ona odpycha od siebie galaktyki. Schładza wszechświat, co jest zwiastunem zlodowacenia na niespotykaną skalę. Druga siła to grawitacja, która próbuje ściągnąć wszechświat ku sobie, niszcząc go w uścisku wielkiego kolapsu. Która z nich wygra? A może żadna? Istnieją trzy możliwości. Pierwsza to wielkie zamrożenie. Stanie się tak, kiedy zwycięży siła rozszerzania się wszechświata. Druga to stan równowagi pomiędzy dwiema siłami. Wszechświat osiągnie pewne rozmiary i pozostanie taki na zawsze. Trzecia możliwość to wielki kolaps. Grawitacja powstrzyma rozszerzanie się kosmosu i zacznie go kurczyć, aż dojdzie do odwrotności wielkiego wybuchu, wielkiego kolapsu. W chwili obecnej wydaje się, że rozszerzanie się wszechświata i grawitacja są na tym samym poziomie. Stan równowagi może się utrzymać do chwili, kiedy kosmos wytraci swoją energię, a może zostanie zakłócone. Nie ma chyba ważniejszego pytania od tego, co czeka wszechświat. By przewidzieć przyszłość, kosmolodzy spoglądają w przeszłość. Badają początek rozszerzania się wszechświata i grawitacji. Moment stworzenia wszystkiego. miliardów lat temu nieskończenie gęsta i gorąca cząstka zapaliła się i zaczęła rozszerzać. Doszło do wielkiego wybuchu. W tamtej chwili powstała cała energia, przestrzeń i materia, z których zbudowany jest wszechświat.
Pamiętajcie o tym. Każdy atom we wszechświecie został ściśnięty do malutkich rozmiarów kuli, która eksplodowała ogniem i dała początek galaktykom. Ten pierwszy wybuch jeszcze nie przebrzmiał. Gdyby nie on, wszechświat nie pomieściłby galaktyk i gwiazd. Rozszerzanie się to niebywała siła natury. Rozdyma czasoprzestrzeń. Przestrzeń pomiędzy galaktykami się rozszerza i odpycha je od siebie. Niesie ze sobą gwiazdy, jak fala unosi serwera. Przestrzeń, nawet ta między komórkami ciała, próbuje się rozszerzać. Za sprawą tej siły powstał wszechświat dość wielki, by pomieścić galaktyki. Jednak gdyby rozszerzanie się nie było powstrzymywane, przyniosłoby zagładę. Jeśli wszechświat rozszerzałby się szybciej, nie byłoby czasu na powstanie galaktyk, planet czy ludzi. Skoro istniejemy, oznacza to, że coś powstrzymuje to rozszerzanie się wszechświata. Ta siła wiąże wszystko ze sobą. To grawitacja. Jest ściśle powiązana z materią. Im masywniejsze ciało niebieskie, tym większą dookoła siebie wytwarza grawitację. Więzi atomy z atomami, cząsteczki z cząsteczkami. Grawitacja tworzy gwiazdy, mgławice, galaktyki. Jest odpowiedzialna za dzisiejszy kształt wszechświata. Dobra, Wendigo jeszcze nie może być. Gdyby była zbyt silna, wszechświat nigdy by nie powstał. Gdyby wszechświat rozszerzał się zbyt wolno, zapadłby się znowu w sobie. Powstałaby kolejna osobliwość i ten cykl nie miałby końca. Nie byłoby czasu na powstanie galaktyk i gwiazd. Mamy szczęście. Żyjemy we wszechświecie, który rozszerza się na tyle szybko, by istnieć i na tyle wolno, by kształtowały się w nim warunki do życia. Wszechświat istnieje od 13,8 miliarda lat. Siły grawitacji i rozszerzania się są równoważne. Jak kruka jest ta równowaga? Czy jest wystarczająca, żeby kosmos nie rozszerzał się poza granice wytrzymałości, ani nie zapadł się w sobie? W latach 20. naukowcy sformułowali równanie. Obliczenia okazały się niepokojące. Im więcej materii, tym silniejsza jest grawitacja. Jeśli będzie jej odpowiednio dużo, a wszechświat będzie mały, zacznie się on kurczyć. Jeśli będzie jej zbyt mało, zamarznie. Jaka jest granica gęstości? Około 5 atomów wodoru na metr sześcienny. Wyobraźcie sobie pojemnik tej wielkości i umieśćcie w nim 5 atomów wodoru. To złoty środek. Jeśli atomów będzie więcej, wszechświat zacznie się zapadać. Jeśli będzie ich mniej, będzie się rozszerzał, aż zamarznie. Równowaga sił we wszechświecie okazała się bardziej krucha, niż ktokolwiek przypuszczał. Pewien astronom badał tę kwestię, a wyniki jego pracy okazały się intrygujące. Ilość materii we wszechświecie jest odpowiednia na tyle, by granica gęstości nie została przekroczona. Coraz więcej dowodów pośrednich i obliczeń teoretycznych wskazuje, że wszechświat jest dokładnie na granicy pomiędzy stałym rozszerzaniem a zapadaniem. Jesteśmy dokładnie po środku. Stan idealnej równowagi tych sił zapewnia spokojne rozszerzanie się wszechświata w miarę jak będzie się starzał. Ale w latach 70. dokonano szokującego odkrycia. Kosmos jest pełen czegoś niewidzialnego, czego działanie grawitacyjne mogłoby doprowadzić do wielkiego kolapsu. Program mogliście oglądać dzięki producentowi tabletek Grifex. Grifex, lek na objawy przeciwdziałania grypy. Prosimy o uruchomienie silnika numer 2. Jesteś ready? Czy wiesz, że ten adept od dziecka marzył, by być pilotem? Żyje. Czy wiesz, że ten silnik waży 2 tony? Nie były konsekwencji, bo
możesz ich odpaść z samolotu. Czy wiesz, że na kierunku Warszawa-Erwań nie przywieziesz maszyn? Ale trzeba, owszem. Jeszcze nie miałam pasażera z drobkiem. Branża lotnicza nie przestaje zaskakiwać. Nowy sezon Operacja LOT. Trzeci odcinek w środę o 22 na Discovery Channel. Gorączka, zatkany nos i ból głowy. Grypa cię rozkłada, a przecież masz plany. Weź nowość. Teraflu Max Grip. Najsilniejsza saszetka od Teraflu z maksymalną dawką substancji aktywnej. Teraflu Max Grip zwalcza nawet te najcięższe objawy grypy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Teraflu Max Grip. Nie trać czasu na grypę. Szynka to dobre dla baranów. A ja słyszałam, że dla mojego znaku zodiaku najlepiej teraz na kolację jeść ser. A jaki znak? Panna? Nie no, panny to pasztety różnego rodzaju. Pani wizyty, pani Cecylio w naszym sklepie to zawsze wprowadzają takie miłe ożywienie. Przepraszam, a dla ryby? Pasta z makreli. W szatce dla każdego znaku zodiaku duży wybór produktów na kolację. Na przykład ser prezydent za 3,49 i parówki Indy Polki za 3,99. Szatka. Mały, wielki sklep. Czy zdarza się, że pod koniec długiego dnia marzysz tylko o tym, by swobodnie wyciągnąć nogi, ponieważ czujesz, że są zmęczone i ciężkie? Odkryj innowacje marki Scholl. Rajstopy uciskowe Scholl Light Legs. Ich unikalna struktura Fiberfilm stymuluje krążenie na całej długości nóg. Od rana do wieczora. By twoje nogi czuły się lekko i świetnie wyglądały przez cały dzień. Nowy rajstopy uciskowe Scholl Light Legs. Dostępny w drogeriach i aptekach. Od Scholl. Naprawdę to było moje pierwsze słowo? Drugie. Pierwsze było tata. A pamiętasz, jak chciałeś wyjechać na wakacje z Markiem? Z Markiem. Ale ty nie chciałeś mnie opuścić. Ale co tego chciałeś? Tak jak wtedy by chciałeś pojechać do pracy, do Londynu. Potem chciałam wrócić już tylko do nas. Na pewno tego chcesz. Dobrze jest stwierdzić tak, jak się chce i wybierać na co się chce. Wybierz konto, jakie chcę, w Banku Zachodnim WBK. I decyduj, z czego korzystasz. Bank Zachodni WBK. Bankujesz jak chcesz. Świętujemy 2500 sklepów JISK. Już teraz rabat od 20 do 60% na wybrane poduszki. Lub rabat od 20 do 40% na wszystkie szafy. Lub rabat od 20 do 49% na wszystkie maty łazienkowe. Albo rabat od 20 do 50% na wszystkie kosze. Do zobaczenia w JISK lub na JISK.pl. JISK. Scandinavian Strengthening Living. Poznaj żelazko z generatorem Philips Perfect Care. Dzięki podwójnemu wyrzutowi pary rozprasujesz każde zagniecenie jednym pociągnięciem, a delikatne materiały wygładzisz w pionie. Bez regulacji temperatury i bez ryzyka przypalenia. Witaj w świecie łatwego pracowania. Innovation TU Philips. Nowość. Żelazko z inteligentnym czujnikiem ruchu, który automatycznie uwalnia i wyłącza parę. Philips Perfect Care Elite Plus. Suchy kaszel? Supremin szybko się wchłania i działa podwójnie. Nie tylko zwalcza kaszel, ale może też ułatwiać oddychanie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kto robi kapsiki w sosie bolońskim w piekarniku? Winiary. A co ja na to? Sprawdzam. Wygląda super. A jak smakuje? Genialnie. Pomysł na klopsiki w sosie bolońskim? Ja to kupuję. Anna Nowak, Ilbisz. Szybki internet poza miastem. Nie! Lekarz Nowak, lek zobaczę. Lek zatrzymuję. Musimy na synie mieć kłopami online. No, tu czas płynie wolniej. Ale nie internet! Teraz możesz. Gdziekolwiek mieszkasz, korzystaj z nielimitowanego internetu domowego za 45 zł miesięcznie. W ofercie do wyboru nowoczesny router Huawei. Jak działa wszechświat? Wszechświat znajduje się w stanie kruchej równowagi działania dwóch sił, które grożą całkowitym zniszczeniem. Wielkie zamrożenie będzie wynikiem nieopanowanego rozszerzania się wszechświata. Wielki kolaps nastąpi, kiedy zwycięży grawitacja. 40 lat temu naukowcy wierzyli, że wszechświat znajduje się w stanie wiecznej równowagi. Odkryliśmy coś, czego istnieje.
istnienia nie podejrzewaliśmy 40 lat temu. W latach 70. astronomowie dokonali zaskakującego odkrycia. Jademy. Niczy niewidzialny rodzaj materii. Było jej 5 razy więcej niż tej, którą można obserwować. Sądziliśmy, że grawitacja była wynikiem działania widocznych gwiazd. Nic takiego. Dziś wiemy, że to nie jest prawda. Odkrycia dokonano badając przewidywalne procesy zachodzące we wszechświecie. Słoneczna grawitacja utrzymuje planety na orbitach. Prędkość poruszania ciał niebieskich zależy od masy gwiazdy. Gdy jest ona masywna, planety poruszają się szybciej. Gdy Słońce jest mniejsze, planety obiegają je wolniej. Ruch galaktyk jest podobnie przewidywalny. Obrotna masa ich centrów kształtuje orbity gwiazd na skraju, czyniąc je podobnymi do planetarnych. W latach 70. astronomowie dokładnie zmierzyli orbity galaktyczne i doszli do zaskakujących wniosków. Galaktyki wirowały zbyt szybko. O wiele, wiele za szybko. Nawet biorąc pod uwagę supermasywną czarną dziurę znajdującą się w centrum galaktyki, brakowało 90% masy potrzebnej do osiągnięcia takiej prędkości. Wszystko wskazywało na to, że galaktyki już dawno powinny się rozpieszczać, a Ziemia wylecieć z orbity dookoła Słonecznej. A pomimo tego Droga Mleczna nadal istniała. I nie tylko ona. Galaktyki utrzymywało w całości coś, co tworzyło przyciąganie. No dobrze, co teraz? Tylko że astronomowie niczego nie dostrzegali. Żadnego naładujemy. Że dość wcześnie, ale naładuję. Czymkolwiek było to, że jeśli będę chciał wychodzić, będę sobie orał. Nie odbijało go ani nie blokowało. Nazwano je ciemną materią. Dziś wiemy, że większość materii, z jakiej składa się wszechświat, to nie atomy czy znane nam cząsteczki, ale właśnie ciemna materia. Badacze byli zdumieni. Przyszłość wszechświata zależała od ilości ciemnej materii w kosmosie. Ale jak zmierzyć coś, czego nie widać? Dlaczego coś widzimy? Niektóre obiekty emitują światło. Lekko ulepszę tego kruka, skoro już latam z tymi trzema. Inne przedmioty odbijają światło. Dlatego widzicie mnie, czyli księżyc. Są też cienie przedmiotów, które blokują światło. Ale jak zauważyć coś, co nie emituje, nie odbija, nie blokuje i nie absorbuje światła? Tak się zachowuje ciemna materia, którą możemy obserwować tylko dzięki jej oddziaływaniu grawitacyjnemu. Dobra, tylko cztery. Galaktyki są na tyle masywne, że zakrzywiają światło. To zjawisko jest nazywane soczewkowaniem grawitacyjnym. Astronomowie obserwują je przez teleskopy. Niekiedy dostrzegają efekt soczewkowania w rejonie kosmosu, który zdawał się być pusty. Czy to efekt działania ciemnej materii? Pomyślcie o kieliszku wina. Szkło jest niewidzialne, więc skąd wiemy, że jest? Światło zostaje zakrzywione, kiedy przez nie przechodzi. W ten sam sposób działa grawitacja ciemnej materii. Szukamy zakrzywień światła. Kurde, aż będzie mi się ładowanie robiło, no ale dobra. Jesteśmy w stanie nakreślić mapę czegoś niewidzialnego. Wykorzystując metodę soczewkowania grawitacyjnego, astronomowie sporządzili mapę rozłożenia ciemnej materii we wszechświecie. Rezultaty były zaskakujące. Ciemna materia wypełnia kosmos. Jest jej pięciokrotnie więcej niż zwyczajnej. Poprzez pustkę rozciągają się jej struny, a galaktyki tworzą się tam, gdzie się gromadzi. Ciemna materia jest rusztowaniem, na której
posiada. Ewolucja wszechświata zależała więc od ciemnej materii. Wygląda na to, że po wielkim wybuchu jako pierwsza wykształciła się ciemna materia. Wytworzyły się jej grudki przyciągające atomy, które później się wytworzyły. Tak powstały galaktyki. Porównałbym ją do łona, z którego zrodziły się galaktyki. Ciemna materia utrzymuje kosmos w jedności i jednocześnie grozi rozerwaniem go na strzępy. Jedno z najważniejszych odkryć ostatnich lat to potwierdzenie jej istnienia. Okazało się, że jest więcej materii we wszechświecie niż myśleliśmy. Ona także oddziałuje grawitacyjnie, a więc spowalnia jego rozszerzanie. A nie, dobra, w życie na razie. Może przechylić szale walki o los wszechświata na korzyść grawitacji. Zniweluje siłę rozszerzania i doprowadzi do zapadnięcia się kosmosu, wielkiego kolapsu. Oto, co się potem stanie. Na ułamek sekundy kosmos się zatrzyma. Potem grawitacja spowoduje kataklizm. Najpierw zauważymy, że galaktyki przestały się oddalać od siebie, a zaczęły zbliżać. Wszechświat będzie zdawał się walić nam na głowę. Im większa będzie prędkość zapadania się Wszechświata, tym bardziej będzie rosła jego gęstość. Grawitacja przybierze na sile. Im bliżej kolapsu, tym wyższe będą temperatury. Galaktyki i obłoki gazu będą się ze sobą zderzać. W Ziemię uderzą inne planety. Czarne dziury będą ze sobą tańczyły taniec śmierci, a temperatura będzie rosnąć bez ustanku. Materia, czas i przestrzeń implodują, aż wszystko we wszechświecie zostanie skupione w jednym punkcie o nieskończonej masie, gorącu i ciśnieniu. W ostatnich chwilach wielkiego kolapsu galaktyki stworzą pierwotny atom. Życie, jakie znamy, będzie niemożliwe. Wszechświat wróci do stanu, w jakim rozpoczęło się jego istnienie podczas wielkiego wybuchu i przestanie istnieć. Są tacy, którzy uważają, że wielki kolaps będzie nowym początkiem. Nie wiemy, co się będzie działo w ostatnich chwilach, bo nie będą już działały prawa fizyki. Jest możliwe i lubię tak myśleć, że wielki kolaps doprowadzi do nowego wielkiego wybuchu. Oznaczałoby to, że wszechświat cyklicznie się odradza. Dojdzie do nowego wielkiego wybuchu. Być może coś powstrzyma zapadanie się kolapsu i po drugiej stronie dojdzie do wielkiego wybuchu. Nasz wielki wybuch mógł być wielkim kolapsem innego wszechświata. I kiedy naukowcy próbowali zrozumieć fenomen wielkiego kolapsu, dokonano kolejnego odkrycia. Inna siła popycha wszystko ku czemuś zupełnie innemu. Kiedy mój współpracownik pokazał mi wyniki swoich badań, o mało nie spadłem z krzesła. Oj, chyba full górów nie zdjąłem. Miesięcznie w programie Peugeot Perfect Drive.
Wziąłam wafle bez glutenu i mleko bez laktozy. Słuchaj, zaprosił mnie wczoraj Sebastian na kolację. Stałam gotowa. Wchodzę, świece, muzyka, wszystko. Patrzę, gluten. No i co zrobiłaś? No co zrobiłam? Zjadłam. No tak. Sebastian. Teraz w szafce produkty bez laktozy, na przykład mleko Mlekowika za zł 99 i bez glutenu, na przykład ciasto Incola za 7,99. Szafka. Mały, wielki sklep. Zdrowy i szybki posiłek. Insalatissime Rio Mare. Najlepszy tuńczyk z warzywami w przepysznej sałatce. Ja wybieram Rio Mare. Głupio mi zapytać, ale czy jest jakaś szansa na podwyższenie klasy podróży? Jakaś szansa na podwyższenie klasy podróży? Upgrade? Bardzo proszę. Patrz mi w oczy. Mogą być bliźniaki. Myślała pani, że zostanie modelką? Nie podwyższaj klasy podróży. Podwyższ standard linii lotniczej. Lataj liniami Emirates. Najlepszą klasą ekonomiczną na świecie. Z dekretu Napoleona ćwiartka z kurczaka ma smakować w rosole i ma być w cenie 2,99 za kilogram, a czekolada Milka w różnych rodzajach ma być kusząca i kosztować ma 7,99 za sztukę. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Kto robi klopsiki w sosie bolońskim w piekarniku? Winiary. A co ja na to? Sprawdza. Wygląda super. A jak smakuje? Genialnie. Pomysł na klopsiki w sosie bolońskim? Ja to kupuję. Ale na Nowak Ibisz. Na świecie wciąż zdarzają się niewyjaśnione zaginięcia samolotów. Sam zdeterminowany haker mógłby wpłynąć na system ludzi. Infradźwięki to najbardziej wiarygodna hipoteza na temat losu 9 wędrowców. A nawet całych wysp. Wybuch wulkanu Tira mógł ją zmieść w jeden dzień. Wybitni eksperci próbują wyjaśnić zjawiska znikania bez śladu. Nowe odcinki w niedzielę o 21 na Discovery Science. Jak działa wszechświat? Od 14 miliardów lat siły przyciągania i rozszerzania się wszechświata toczą bój o panowanie nad nim. Jedna rozsadza kosmos od środka, druga próbuje ściągnąć go do wewnątrz. Odkrycie ciemnej materii sprawiło, że naukowcy uwierzyli, że wygra grawitacja, co doprowadzi do wielkiego kolapsu. Wtedy doszło do kolejnego rewolucyjnego odkrycia, które zmieniło nasze rozumienie wszechświata. Około 1990 roku dwa zespoły badaczy postanowiły zmierzyć tempo rozszerzania się wszechświata. Chcieli się przekonać, czy ono maleje i dojdzie do wielkiego kolapsu, czy też może rozszerzanie się nie zostanie zahamowane. Jednym z badaczy był Alex Filipenko. Sol Perlmutter szefował drugiemu. Uświadomiliśmy sobie, że istnieje sposób na dokonanie bezpośrednich pomiarów ewentualnego spowolnienia. Obydwa zespoły chciały zmierzyć szybkość, z jaką poruszają się odległe galaktyki. Ich światło było przycinane, więc badacze musieli oprzeć się na czymś innym. Miliardy lat świetlnych od Ziemi eksplodowała gwiazda. Supernowa. Ostatni świetlisty dech konającej gwiazdy. Jej blask jest 5 miliardów jaśniejszy od naszego Słońca. Trwa to bardzo krótko. Perlmutter i Filipenko mieli kilka tygodni na dokonanie pomiarów. By zmierzyć prędkość, z jaką oddalała się galaktyka, zbadali światło supernowej. Światło na początku jest niebieskie, ale kiedy podróżowało przez kosmos, zaczęło się rozszerzać wraz ze wszechświatem. Zmianie uległa fala fotonu. Niebieskie światło stało się czerwone. Przesunięcie ku czerwieni mówi nam, jak bardzo wszechświat rozszerzył się od momentu wybuchu supernowej. Zespół szukał tylu supernowych, ile to było możliwe, żeby porównać przesunięcia ku czerwieni ich światła.
Jeśli rozszerzanie się wszechświata ulegało spowolnieniu, przesunięcie ku czerwieni światła starszych wybuchów byłoby większe niż niedawnych. W ciągu 8 lat zespół zbadał 42 supernowe. Wyniki przeczyły przypuszczeniom. Kiedy zestawiliśmy wyniki, wyglądały bezsensownie. Wszechświat nie zwalniał, a przeciwnie, przyspieszał. Wyniki badań zadziwiły cały świat. W ciągu ostatnich 5 miliardów lat rozszerzanie się wszechświata nabrało pędu. Coś dziwnego napędzało ten proces. Spór o los Wszechświata toczył się od bardzo dawna, ale nikt nie przypuszczał, że Wszechświat przyspiesza swoje rozszerzanie. Naukowcy byli zbici z tropu. Wyniki badań przeczyły prawom fizyki. Wyobraźcie sobie, że mam piłkę baseballową. Rzucam ją prosto i piłka, lecąc w powietrzu, zwalnia. To normalne. Tyle, że wszechświat nagle przyspieszył. Skąd miał na to energię? Zdawała się brać z niczego. Z pustki przestrzeni. Próżnia? Dla naukowca to coś idealnie pustego. Brak cząsteczek, temperatury czy energii. W czasoprzestrzeni z tymczasem kryje się jakaś siła. Pustka posiada energię. Nie dość tego, wytwarza ona działanie antygrawitacyjne. Nikt nie wiedział, czym jest ta siła i jak działa. Naukowcy mogli nadać jej nazwę. Ciemna energia. Mogliśmy ją nazwać nieznaną energią, bo nie wiemy, czy jest ciemna. Ale fakt pozostaje niezmienny. To największa zagadka współczesnej fizyki. NASA skierowała do badań nad ilością ciemnej energii. Dobra, 32 turczyki. Jedziemy, te fiodorki. Bije levela w Warlocku. Im bardziej wszechświat się rozszerzał, tym więcej uwalniało się ciemnej energii. Ciemna energia bierze się z niczego. Działa odpychająco. Im bardziej rozszerzają się galaktyki, tym więcej ciemnej energii przybywa. To proces, który sam się napędza i być może jest przyczyną zwiększającego się tempa rozszerzania wszechświata. Istnienie ciemnej energii zdawało się kłaść kres teorii wielkiego kolapsu. Naukowcy nie są pewni, na czym polega zależność ciemnej energii i rozszerzania się wszechświata. Czy jeśli przestrzeń zwiększy swój rozmiar dwukrotnie, czy przybędzie dwa razy więcej ciemnej energii? A może więcej? Jeśli stosunek przyrostu będzie wynosił 1:1, wszechświat będzie się rozszerzał w stałym tempie. Doprowadzi do wielkiego zamrożenia. Jeśli ciemna energia przyrasta szybciej, czeka nas inny koniec wszechświata. Wielkie rozdarcie. W tym przypadku siła rozszerzania się będzie tak wielka, że nie tylko galaktyki zaczną się rozpadać, ale też nasze ciała. Naukowcy obliczyli, jak to się stanie. Jedna po drugiej, galaktyki staną się niedostrzegalne. Przestrzeń odepchnie je od Ziemi z prędkością większą od światła. 60 milionów lat przed końcem wszechświata ciemna energia zniweluje działanie grawitacji na najniższym poziomie cząsteczkowym. Najpierw rozejdą się galaktyki. Później ich wewnętrzna struktura. Na koniec rozpadną się układy słoneczne. Następnie przyjdzie kolej na planety, kamienie, ludzi i atomy. Wszystko potoczy się w mgnieniu oka. Kosmos i gwiazdy zostaną zniszczone w ciągu kilku minut. To, co pozostanie, będzie rozdrabniane na mniejsze kawałki. Na sekundę przed zniszczeniem wszechświata zostaną rozerwane łącza subatomowe materii. Jedyne, co pozostanie, to pojedyncze fotony. Będą coraz rzadsze, kiedy przestrzeń między nimi będzie się wciąż rozszerzać.
Blask będzie miał niewiele energii. Światło będzie rozciągane, aż nic z niego nie zostanie. Pustka przestrzeń będzie ostatnią, która się rozpadnie. Rozszerzanie się kosmosu doprowadzi do rozdarcia jego materii. Rzeczywistość przestanie istnieć. Koniec wszechświata może przybrać jedną z dwóch form. Wielkiego rozdarcia lub wielkiego zamrożenia. W obu przypadkach niezbędna będzie ciemna energia. Jeśli ma dojść do wielkiego rozdarcia, ciemnej energii musi wciąż przybywać. Jeżeli ma dojść do wielkiego zamrożenia, ciemna energia musi przerastać jednostajnie, odpychając od siebie galaktyki. Dopóki nie zrozumiemy istoty ciemnej energii, dopóty nie przewidzimy końca wszechświata. W maju 2009 roku Europejska Agencja Kosmiczna wystrzeliła satelitę Planck, który ma szukać odpowiedzi na pytanie o pochodzenie ciemnej energii. To wyjątkowo czuły teleskop, który spogląda w przeszłość. Sięga wiele miliardów lat wstecz, badając początek wszystkiego. Oto co odkrył. Obraz Wszechświata sprzed 13,9 miliarda lat. Czyli 380 tysięcy lat po wielkim wybuchu. Planck zrobił zdjęcie młodego Wszechświata. Pokazał nam, jak wyglądał i dał wyraźny obraz tego, co się wtedy stało. Wszechświat był gorącą, ścieśnioną zupą protonów, elektronów i fotonów. Dopiero co zaczęły się tworzyć atomy wodoru. Oto światło u zarania materii. Błękitne obszary są chłodniejsze, czerwone gorętsze. Te gorące obszary zaznaczone na czerwono utworzyły supergromady, składające się z setek lub tysięcy galaktyk. W każdej z nich znajdują się miliardy gwiazd. Grawitacja i rozszerzanie były siłami, które uformowały młode galaktyki. Ciemna energia jeszcze nie istniała. Kiedy więc opanowała Wszechświat? Brenda Fry należy do zespołu, który bada kosmos przy pomocy ogromnego teleskopu naziemnego. Takiego jak Kitt Peak w Arizonie. Spogląda w przyszłość, żeby zaobserwować, jak się rozwijał młody Wszechświat. To aluminiowa płyta, w której wywiercono 640 otworów. Każdy z nich znajduje się w ściśle określonym miejscu. Tam, gdzie na niebie wypada jedna galaktyka. Podczas każdego cyklu obserwacyjnego światło z tych 640 galaktyk jest wychwytywane za pomocą światłowodów. Dokonuje się pomiarów prędkości i położenia każdej z nich, by dokładnie określić, gdzie się znajduje. Zespół naniósł na trójwymiarową mapę milion galaktyk. Oto jak wyglądają. Każda z tych klamek to osobna galaktyka, w skład której wchodzi 200 miliardów słońc. Ten prosty sposób ma nam dać pojęcie o naturze ciemnej energii. Badacze porównali te obrazy z odzwierciedleniem Wszechświata po wielkim wybuchu. Ciemna energia pojawiła się, kiedy Wszechświat był o połowę młodszy niż dziś. Około 8 miliardów lat po wielkim wybuchu rozszerzanie się Wszechświata zaczęło przyspieszać. Obecnie jesteśmy w połowie tego procesu. Dane wskazują, że przyrost przestrzeni był podobny do zwiększania się ilości ciemnej energii. Jeśli mielibyśmy pudełko z ciemną energią i nic z nim nie robili, to po jego dwukrotnym zwiększeniu wewnątrz byłoby jej dwa razy więcej. To oznacza, że do wielkiego rozdarcia raczej nie dojdzie. Ciemna energia będzie przyrastać w jednostajnym tempie, co oznacza, że Wszechświat czeka wielkie zamrożenie. Naukowcy mogą określić, jak będzie wyglądał jego koniec.
Sponsorem programu była firma Helio, producent mlecznych mas krówkowych Helio w kilku smakach. Prosimy o uruchomienie silnika numer 2. Jesteście ready? Czy wiesz, że ten adept od dziecka marzył, by być pilotem? Żyję, żyję. Czy wiesz, że ten silnik waży 2 tony? Nie były konsekwencji, może nam silnik odpaść z samolotu. Czy wiesz, że na kierunku Warszawa-Erywanie nie przewieziesz warzyw? Ale trzeba, owszem. Jeszcze nie miała pasażera z drzewkiem. Branża lotnicza nie przestaje zaskakiwać. Nowy sezon Operacja Lot. 3 odcinek w środę o 22 na Discovery Channel. Wypróbuj farbę Garnier Color Naturals. 3 olejki w bogatej kremowej formule. Kolor jest intensywny, lśniący, a włosy odżywione. Żadnych siły włosów. Garnier Color Naturals. Odżywione włosy. Piękniejszy kolor. Tej jesieni Matka Natura, Cortex oraz Marianne Zając wybrali najdrożniejsze jabłka i prosto z nich wytłoczyli coś absolutnie pysznego. Jest coś tłoczonego. Szymka to dobre dla baranów. A ja słyszałam, że dla mojego znaku zodiaku najlepiej teraz na kolację jeść ser. A jaki znak? Panna? Nie no, panny to pasztety różnego rodzaju. Pani wizyty, pani Cecylio w naszym sklepie to zawsze wprowadzają takie miłe ożywienie. Przepraszam, a dla ryby? Pasta z makreli. W szansę dla każdego znaku zodiaku duży wybór produktów, na przykład ser prezydent za 3,49 i krakowska sucha balcerzaki i spółka 2 za 7 złotych. Czapka. Mały, wielki sklep. Ser. Naprawdę to było moje pierwsze słowo? Drugie. Pierwsze było tata. A pamiętasz, jak chciałeś wyjechać na wakacje z Darkiem? Z Markiem. Ale ty nie chciałeś opuścić. Bardzo tego chciałeś. Tak jak wtedy nie chciałeś pojechać do pracy. No. Potem chciałam wrócić już tylko do nas. Na pewno tego chcesz. Dobrze jest, że tak jak się chce i wybierać na co się chce. Wybierz konto, jakie chcę w Banku Zachodnim WBK. Decydujesz, z czego korzystasz. Bank Zachodni WBK. Bankujesz jak chcesz. Na Booking.com znajdziesz bogatą ofertę noclegów. Na słoneczne wakacje lub weekendowy wypad. A jeśli musisz odwołać rezerwację, żaden kłopot. Większość z nich odwołać bezpłatnie. Booking.com. Booking. Yeah. Poczuj siłę innowacji i pewność zwycięstwa. Helicopter i Real Madrid. Zjednoczeni by wygrywać. Helicopter. Globalny partner Real Madrid. Wszystko, czego doświadczasz, jest piękne. Żegnaj stary, witaj piękne. Kup Galaxy S8 i otrzymaj do 2650 zł za swój obecny smartfon. Samsung. Zaprasza sponsor. Właściciel serwisu Allegro z nowymi oponami do aut i motocykli.
Jak działa wszechświat? Wydaje się, że wszechświat jest idealny. Grawitacja jest na tyle silna, żeby utrzymywać galaktyki w całości, a ciemnej energii wystarcza, by bez ustanku się rozszerzał. Kosmologowie mogą wreszcie przewidzieć koniec wszystkiego. Kilkanaście lat temu byłby to powód do debaty, ale obecnie panuje przekonanie, że czeka nas wielkie zamrożenie. Dane mówią same za siebie. Co nas czeka, kiedy ciemna energia odepchnie od siebie galaktyki, a one same pozostaną nietknięte? Gwiazdy na niebie wyblakną i znikną. Każda widoczna gwiazda spala swoje nuklearne paliwo. Gwiazdy przestaną się rodzić i nie będzie nowych. Za 100 trylionów lat wymrą pierwsze, największe z nich. Płoną jasno, a ich śmierć jest wyjątkowym spektaklem. Jądro gwiazdy się zapadnie i dojdzie do wybuchu supernowej. Grawitacja zmiażdży pozostałości martwej gwiazdy i ta przeobrazi się w czarną dziurę. Następnie przyjdzie kolej na gwiazdy średniej wielkości, takie jak nasze Słońce. Kiedy skończy się zapas wodoru, gwiazda rozrośnie się 200 razy. Wypadł z tym ssanie Wise'y. Gwiazda zamieni się w obrzmiałego czerwonego olbrzyma. Te gwiazdy staną się ogromne. Tak bardzo, że płoną otaczające je planety. Gdyby umieścić olbrzyma na miejscu Słońca, sięgałby do Jowisza. Kiedy skończy się paliwo, gwiazda podda się działaniu grawitacji i zapadnie w sobie, tworząc białego prawa. To kula więcej materii średnicy kilku tysięcy kilometrów. Będzie świeciła błękitne światło przez 10 miliardów lat, aż zamieni się w czarnego karła. To sfera z węgla, być może w formie diamentu. Wraz ze śmiercią gwiazd, wszechświat stanie się czerwony. Najpierw wybuchną błękitne gwiazdy, później takie jak nasze Słońce. Pozostaną tylko czerwone. Czerwone gwiazdy są najmniejsze i najzimniejsze we wszechświecie. Powoli zużywa to swoje paliwo. Ale po 10 trylionach lat i one się wypalą. Faktem jest, że gwiazdy zużyją energię i niebo stanie się czarne. Pozostaną jedynie czarne dziury i obłoki zimnego gazu. Nadejdzie nowa era, epoka czarnych dziur. Staną się fundamentalnym modulcem wszechświata. Supermasywne czarne dziury będą otoczone wianuszkiem mniejszych. To będzie wszechświat duchów i zombie. Galaktyki pełne pozostałości gwiazd i czarnych dziur będą ewoluowały. Jedna czarna dziura będzie się łączyła z innymi. Pożerając się nawzajem będą rosły. Niektóre wpadną do supermasywnej czarnej dziury i ją powiększą. Wszechświat będzie dynamiczny, zmieni się tylko skala czasowa. Zamiast setek tysięcy czy milionów lat będziemy mierzyć procesy w trylionach. Materia, która uniknie czarnych dziur, rozpadnie się, gdy jej protony zanikną. Proton to fundamentalna cząstka materii. Może sam z siebie się rozpaść, ale trwa to nieprawdopodobnie długo. Pozostaną jedynie czarne dziury. Wszyscy sądzili, że są nieśmiertelne, ale nawet je czeka koniec. Mówimy o skali czasowej, której nie sposób pojąć. Brilliant of you.
perspektywie trylionów lat nawet czarne dziury znikną. Będą coraz mniejsze, aż się rozwieją. Wszechświat skończy się, kiedy zniknie ostatnia czarna dziura. Kiedy będzie maleć, proces jej zanikania będzie się zwiększał wykładniczo. Na koniec będzie wielkości milionowej, miliardowej, miliardowej, miliardowej centymetra. Ostatnia czarna dziura eksploduje promieniami gamma. I niczego już nie będzie. Będzie nagły rozbłysk światła. Ostatni w całej historii Wszechświata. Koniec Wszechświata jest nieunikniony. Ciemna energia odepchnie od siebie galaktyki, skazując je na powolną śmierć w zimnie. Chyba że stanie się coś dziwnego. Wydarzenie, które może zmienić rzeczywistość w każdej chwili. To przemiana fazowa. Schłodzona woda zmienia się w lód. Zmieniają się jej właściwości. Dla organizmu, który w niej żyje, to szok. Proces ten zachodzi, kiedy woda traci energię. Zostawiłem kiedyś butelkę wody w aucie. Schłodziła się, lecz nie zamarzła. Kiedy jej dotknąłem, spowodowałem reakcję łańcuchową. Zamarzła pod wpływem jednej anomalii. Taka gwałtowna przemiana w coś nowego jest nazywana przemianą fazową. Proces może zajść w pustej przestrzeni. O tak, przemiana fazowa to jest ciekawe. Ciekawa teoria. Rozszerzał się, niszcząc wszystko na swojej drodze, jak lód przemienia wodę. Przepływ energii dał początek czasoprzestrzeni, a także siłom, które rządzą kosmosem. Wyzwolona energia dała początek materii i promieniowaniu, które obserwujemy dzisiaj. Stary Wszechświat wykorzystał swoją energię, by utworzyć nowe, ale zachował jej część dla siebie. Była przechowywana w pustce. Może to ciemna energia, którą dziś badamy. Fizycy uważają, że w przyszłości może dojść do kolejnej przemiany fazowej. Zniszczy wszystko, co znamy. Mówimy o sposobie na unicestwienie całego Wszechświata. Ta sfera anihilacji będzie się rozprzestrzeniała z prędkością światła, pochłaniając kolejne galaktyki, aż zniszczy wszystko. Nic nie ocaleje. Zniszczone zostaną planety, galaktyki i mgławice. Wewnątrz tej bańki protony będą niestabilne, a bąble zaczną więc tworzyć nowe formy materii. Kiedy bańka zacznie się rozszerzać, w ciele starego Wszechświata powstanie nowe, rządzone przez nieznane prawa fizyki. Rozszerzający się Wszechświat może skończyć się za sprawą przemiany fazowej. Nigdy się nie zorientujemy, co się z nami stało, bo prawa fizyki nagle się zmienią, i znikniemy bez śladu.
Mańcha będzie się rozrastać z prędkością światła. Kiedy obejmie człowieka, to by jego ciała zostaną przebudowane i nie będzie nawet o tym wiedział. Nie będzie żadnego ostrzeżenia. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy to się stanie. Możemy co najwyżej obliczyć prawdopodobieństwo. Czy to zjawisko wychodzi raz na rok, na 100 milionów lat, czy na gogol lat? Jest prawdopodobne, że bańki powstają raz na 10-20 miliardów lat. Jeszcze do tego nie doszło. Jutro czy za rok też raczej to się nie stanie, ale prawa fizyki dopuszczają takie zjawisko. Przemiana fazowa może zajść lub nie. Wszechświat niechętnie zdradza swoje tajemnice. Jak pokazuje przykład ciemnej energii i materii, może nas czekać jeszcze wiele niespodzianek. Trzymaj się, trzymaj się. No skurde. One, że wszechświat jest tajemniczy i zachwycający. Ale słabo leczę. Ponieważ mam to elektromagnetyczne badziew. Dobra, dostaniesz wtapianie. Wciąż nie wiemy, po co powstał wszechświat. Być może czeka na nas jakieś ważne odkrycie. Więc nie będę się wypowiadał na temat tego celu, póki się nie dowiemy. Dobra, sędzie Wesołowską bierzemy. Co tam będzie dzisiaj? Przypisywał udział kryształów. W związku z tym wieczorem, 6 lutego, oskarżony udał się do szpitala, w którym przebywała żona i nie chciał dopuścić do przepisania udziału, dusił ją poduszką. Za popełnione przestępstwo oskarżonemu grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, aby pan wstał. Czy zrozumiał pan treść odczytanego zarzutu? Tak, zrozumiałem. Przyznaje się pan do dokonania tego czynu? Nie, nie przyznaję się. Po pierwsze, Marzena była moją żoną. A po drugie, po co w ogóle miałbym to robić, skoro ona była chora i tak by umarła? Za chwilę. Pouczam, że przysługuje panu prawo do składania wyjaśnień przed sądem. Może pan również odmówić składania wyjaśnień. Chce pan wyjaśnić? Tak, oczywiście. Chcę to wyjaśnić, ponieważ to jest jakieś jedno wielkie nieporozumienie. I wierzę, że przynajmniej sąd mi w to uwierzy. To proszę powiedzieć, co pan robił 6 lutego? Ach, procenty. 6 lutego rano najpierw byłem w firmie, a potem wyjechałem w teren, ponieważ miałem umówionych kilka spotkań z potencjalnymi kontrahentami, bo jak mówiłem, moja żona była ciężko chora. W związku z tym cała firma była na mojej głowie. W każdym razie wszystkie interesy z kontrahentami załatwiłem do godziny 17. A co pan robił później? Po powrocie z terenu pojechałem do Aliny Ruszczak i tam spędziłem z nią cały wieczór. Wyszedłem gdzieś mniej więcej pół godziny przed północą. A kim jest dla pana Alina Ruszczak? To moja przyjaciółka. Dobrze sobie, wysoki sądzie, czy ja mogę coś powiedzieć? Proszę. Ta Ruszczak to nie jest żadnego przyjaciółka. To jest jego kochanka. To głupio ci się sądzie przyznać, że zgadzałeś swoją chorą żonę? Bo wysoki sądzie związał się z tą Ruszczak jeszcze jak żyła moja córka. Pani Miglińska, ale proszę teraz usiąść. Proszę bardzo. Ja wiem, wysoki sądzie, że to wygląda trochę tak, jakbym był jakimś potworem, ale cała choroba mojej żony to był dla mnie bardzo trudny czas w życiu. Akurat tak się stało, że poznałem wtedy Alinę i tak jakoś wyszło. Jakoś tak wyszło? Moja żona leżała ciężko chora w szpitalu, a ty zabawiałeś się z jakąś pszczalską? Pani Miglińska, proszę wstać. Pouczam panią, że może pani zadawać pytania oskarżonemu, ale nie wolno pani komentować jego wypowiedzi. Przepraszam. Sędzie, jeśli pan pozwoli, niech pani spocznie. Chcę i sądowi na takie pytanie. Czy 6 lutego był pan u swojej żony w szpitalu? Nie, nie byłem. Jak już mówiłem, 6 lutego cały dzień załatwiałem. Dawaj. Aż do godziny 17. Później prosto pojechałem do Aliny, także tego dnia w ogóle nie było mnie w pobliżu szpitala. Trochę to dziwne, pan wybaczy. Może pan o tym zapomniał, ale ja to sprawdziłem. 6 lutego tak się składa, że pańska żona miała urodziny. Była u niej cała rodzina. Wszyscy.
tylko pana tam brakowało. Może pan powiedzieć dlaczego? Jest mi bardzo przykro, że nie odwiedziłem wtedy mojej żony, ale nie mogłem po prostu patrzeć na jej cierpienie. Jej ból, ta choroba, ten rak. Po prostu chciałem, żeby to jak najszybciej się skończyło. To może postanowił pan przyspieszyć bieg zdarzeń. Nie udusił pan swoją żonę. Proszę pana, nie mógłbym czegoś takiego zrobić. Dobrze, to proszę wyjaśnić sądowi jeszcze jedną okoliczność. Skąd w takim razie, skoro nie pan to zrobił, pańskie odciski palców były na narzędziu zbrodni, w tym przypadku akurat na poduszce. Skąd się tam wzięły? 5 lutego, dzień wcześniej, byłem u swojej żony w szpitalu i poprawiałem. Dobra, teraz zrobię krótką przerwę i zacznę wgrywać ten filmik. A kolejny filmik będzie taki długi. Także dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmiki. Krótki restart i zaraz wracam. Na razie, pa.